tak jak kolega powiedział, koncepcje i przykłady. W sumie więcej koncepcji niż przykładów, bo aby uprościć trochę sam pokaz, pokusiłem się o możliwie najbardziej deklaratywne przykłady. Czyli na sam koniec, jako wisieneczkę na torcie, zbuduję, w sumie to już zbudowałem, czyli tak naprawdę pokażę implementację w Spring Boot'cie z zastosowaniem Eureki, czyli tak naprawdę użyję zależności dostępnych w Spring Cloud'zie. Tak. O tym powiemy później. A zanim do tego dojdę, to przyznam się do czegoś, że trochę nakłamałem. No, w abstrakcie napisałem, że koncepcja mikroserwisów jest dobrze znana i w sumie to nie ma co się już tak bardziej pochylać, grzebniemy trochę bardziej do mięcha. Tak? No, kłamałem z tego względu, że jednak trochę się pochylałem nad koncepcją i nad podstawami. Z tego względu, że uświadomiłem sobie, że jednak nie jest chyba do końca tak dobrze znana. A poruszam się w różnych środowiskach, wśród ludzi o różnych kompetencjach i różnym stażu pracy. I wierzcie mi, to wcale nie jest tak, nie jest to aż tak przejrzyste. Jeżeli zapytałbym kogokolwiek o to, czym są mikroserwisy, założę się, że dostanę trzy różne odpowiedzi. To co, czym są mikroserwisy? Śmiało. Pamiętajcie, że ja jestem nagrywany, was nie widać. Ale słychać, ale słabo. Ja słyszę, nie wszyscy będą słyszeć. Tak na intuicję. Na pewno każdy coś czytał. Na 100%. Założę się, że co najmniej połowa coś czytała i rzuci pytanie typu szpilka pod żebro, tak? Witam szanownego kolegę. Proszę do pierwszego rzędu. O, jak się spóźniłeś, to możesz powiedzieć, czym są mikroserwisy według ciebie. Jedno hasło. Jedno hasło, dowolne. O, dobre. Dobre. Widać, że kolega jest programistą, tak? Bo od razu powiedział o aplikacjach. I to prawda, to jest część tak naprawdę koncepcji samej w sobie. A czym są jeszcze? Jeżeli byśmy zapomnieli o tym, że są aplikacjami, to czym są jeszcze? Domenami. No, domena to jest trochę większy obszar, tak? Ja bym powiedziałbym, że domenami to raczej nie są. Bo od tego, od koncepcji domenowej będziemy starali się tutaj uciekać. Może będziemy chcieli zebrać kilka mikroserwisów w domenę, tak żeby mówić, że te to realizują funkcjonalności typowe dla CRM-a albo dla czegoś takiego. Tak? Ale będzie to było nie tyle domenami, tylko tymi wycinkami, nieograniczonymi takimi domenami. Okej, tak. Tylko nadal jesteśmy przy aplikacji, nie? A jakbyśmy nie mówili o aplikacji, to co to jest jeszcze? Funkcja. Usługa. Też dobre. Serwis. To już wiesz. Serwis, a usługa to masz pomyślane. O, zespół to fakt. Mikroserwisy są silnie związane z metodyką wytwarzania też. Metodyką wytwarzania, czyli z metodykami zwinnymi. To jak zespół jest zbudowany, to nie jest przypadek. Zbudowany jest z pewnej ograniczonej liczby ludzi, tak, o określonych kompetencjach, osadzonych dziedzinowo, ale bardzo wąsko. To znaczy nauczymy ich, na przykład, nie wiem, czym jest faktura, tak, i tylko tego ich nauczymy, tak naprawdę, czyli nauczymy ich minimum wiedzy potrzebnej do zaimplementowania mikrousługi obsługującej faktury, nie wiem, może pokazującej ostatnią fakturę tylko, może kwotę, jaka się na niej znajduje, któż to wie. Czyli mamy część aplikacyjną, mamy też część jakby wytwórczą w sensie zespołu, tak, czyli metodyki wytwarzania. Jest jeszcze trzecia część, część dostarczania. To jest najciekawsze tak naprawdę, bo można powiedzieć, że niektórzy puryści, to ładne słowo, twierdzą, że mikroserwisy to generalnie jak nie są dostarczane automatycznie, to nie są mikroserwisy. O, to jest taka ciekawostka. Trudno się z tym nie zgodzić, z tego względu, że koncepcja mikroserwisów powstała po to, żeby jakby zmiany szybko przepychać na produkcję, tak? Po to, żeby biznes od koncepcji, od pomysłu do wdrożenia, tak, strawił powiedzmy kilka tygodni, max, nie lata. A żeby to osiągnąć, no po pierwsze trzeba
szybko dostarczać. Żeby szybko dostarczać, trzeba... poza tym, żeby szybko dostarczać, trzeba jeszcze wykazywać, że się dostarcza. A żeby wykazywać dostarczanie... Żeby wykazywać dostarczenie, trzeba odpowiednio podzielić rozwiązanie. Tak, żeby proporcjonalnie po pewnych odcinkach czasu pokazywać, że my to zrobiliśmy to, co zamierzaliśmy. Tak? Dostarczanie również z tego względu, że jakby to powiedzieć, jeżeli powinie nam się noga, powinniśmy być w stanie szybko wycofać zmianę. Tak? Stąd cała automatyzacja. Automatyzacja deployu i undeployu, czyli też rollbacku, przywracania poprzedniej wersji. Ale o tym za chwileczkę. Tak, kolega mnie zapowiedział, ja się zapowiem raz jeszcze. Jestem starszym konsultantem w firmie PWC, dokładnie w spółce partnerskiej PWC IT Services. Pełnię funkcję architekta rozwiązań. Jakby ktoś chciał trochę mnie pospamować, to tutaj jest lokalizacja odpowiednia. Nawet odpowiem, ale zastrzegam sobie prawo do okresu karencji. Tak, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, czym się zajmujemy, to jest kolejna lokalizacja. O, mogę nawet poświecić, proszę bardzo. O, tutaj. Tak, o czym powiem po tym naszym krótkim wstępie i zaciągnięciu języka tak naprawdę, czym są mikrousługi, to powiemy sobie, no, czym właściwie są i czym nie są. Podzielę się z Wami moimi doświadczeniami z wdrożeń, czyli o co się potykałem tak naprawdę wdrażając tego typu rozwiązania, czy też potykałem się razem z zespołem, bo prawda jest taka, że nikt sam tego typu rozwiązań nie wdraża. Tak? Po omówieniu problemów, pewnie nie wszystkich, mam nadzieję, że też wrzucicie coś od siebie. Mam taką cichą nadzieję. Mam nadzieję, że ktoś już wdrażał tego typu rozwiązania i będzie w stanie się podzielić. Więc po omówieniu problemów przedstawię metodę integracji, taką jak Service Discovery. Na początku abstrahując od implementacji, a potem już nazywając, że to rzeczywiście jest Netflixowa eureka. No i w czwartej części pokażę przykład. Możliwie prosty, najprostszy, uruchamialny przykład mikrousługi, tak naprawdę dwóch, zintegrowanych trzecią świadczącą Service Discovery. O, cała filozofia tego wykładu. Aha, i chciałbym się jeszcze z Wami na coś umówić. Ponieważ mikroserwisy jakby dotykają trzech obszarów, tak jak wspomniałem, metodyk wytwarzania, dostarczania, rozwiązania, w sensie automatyzacji i architektury samego rozwiązania. Ja będę chciał troszeczkę, mam nadzieję, dobrze znany model opisu rozwiązania uprościć i poruszać się tylko w tych obszarach, które tutaj jeszcze widać. Tak? Czyli głównie będę się poruszał z Wami w perspektywie logicznej. Będę mówił o komponentach, ale nie będę mówił o serwerach, bo to mnie na razie przynajmniej nie będzie interesowało. No i znowu nakłamałem, bo w sumie to będę mówił trochę o serwerach, ale tylko trochę. Tak? Po to, żeby pokazać, ile może ich będzie, ile instancji będziemy stawiać, po co je w ogóle będziemy robić, ale możliwie niewiele. Główny mój obszar dociekań to będzie ta perspektywa logiczna. To jest o tyle dobre, że sama koncepcja mikroserwisów w przypadku, gdy trzymamy się dość mocno perspektywy logicznej, gdy myślimy logicznie, a nie fizycznie o rozwiązaniu, daje dość wymierne rezultaty. A to o tym powiemy za chwilę. Ok, to moje pierwsze kłamstwo, czyli to, że koncepcja jest dobrze znana. Otóż, ponieważ uświadomiłem sobie, że nie jest jednak dobrze znana, to chciałbym o niej powiedzieć. Ale żeby o niej powiedzieć, to chciałbym powiedzieć trochę o historii. Tak, żeby przedstawić koncepcję stosunkowo kompletnie, tak, wypadałoby przedstawić genezę, czyli dlaczego w ogóle to powstało i jakie problemy były, zanim wprowadzono nowe problemy związane z mikroserwisami. Nie przywiązujcie się może do liczb, bo to nie o to chodzi, żeby się do nich przywiązywać, ale najważniejsze, co można stąd wyczytać, to to, że że razem z czasem otrzymujemy coraz większe systemy, tak?
czyli coraz bardziej opasłe, coraz więcej linii kodu powstaje. Dlaczego? No dlatego, choćby dlatego, że refaktoring oprogramowania jest drogi. Tak? Czyli żaden menadżer, jak mu powiecie, że dostanie za 30 mendejów dokładnie to samo, to wam nie da tych 30 mendejów. Tak? Więc systemy obrastają w implementacje, których nikt już nie użyje. Ale często tak jest. I oprócz tego, że systemy obrastają, to jest ich coraz więcej. Coraz więcej nazwanych komponentów. Tak? I żeby było ciekawiej, ta perspektywa rośnie i powinna rosnąć w sumie jeszcze bardziej ze względu na to, że pojawiają się też mikroserwisy. Tak? Czyli będzie jeszcze więcej komponentów deployowalnych, nazwanych. Tak? Czy będą mniejsze? Czy sumarycznie? Na pewno nie. Na pewno będziemy mieli coraz więcej oprogramowania, czyli sumarycznie coraz więcej tych naszych linii kodu, tak, fizycznych. Tak? Ale w przeliczeniu na pojedynczą jednostkę, czyli na pojedynczy mikroserwis, powinny być mniejsze niż te, które dostarczaliśmy wcześniej. Tak? Czyli te nasze typowe monolity, jeszcze budowane w podejściu domenowym. O, i taka jeszcze jedna ciekawostka. Zobaczcie, tutaj jest Apollo 11. Ta inna ciekawostka jest taka, że jak szukałem danych, ile takie oprogramowanie sterownika w assemblerze de facto tego Apollo 11 waży, to znalazłem kod tego sterownika. Także jakbyście sobie poszukali, wpisali w Google'ach Apollo 11 source code, to znajdziecie kod. Jest Margaret Hamilton? Słucham? Margaret Hamilton to napisała, to jest to, co zostało udostępnione przez NASA? Tak, dokładnie. Margaret Hamilton, pierwsza inżynier oprogramowania. Tendencja jest prosta, tak? Będziemy mieli coraz więcej kodu. To jest ciekawe, bo pana spinacza już nie ma, tak? Ale w domyśle nie chodzi o pana spinacza, chodzi o pakiet znanej firmy, tak? O określonym przeznaczeniu. Jaki tu potencjalnie problem się pojawia? Mamy coraz większe oprogramowanie. Jakbyśmy chcieli sobie dokonać kompilacji takiego pakietu Office, to co? To ją uruchomimy i wyjdziemy. Za tydzień wrócimy, już będzie. Tak? Oczywiście nikt tego nie będzie robił fizycznie, tak? Ale rozmiarowo, jeżeli byśmy byli zmuszeni dokonać dość gruntownych zmian, czytaj refactoring, czytaj przebudowa samego API, to może się to wiązać z bardzo czasochłonną kompilacją, która tak naprawdę zabierze nasz czas. Tak? No i dalej, co było wcześniej? Znaczy w sumie, co było wcześniej? Co jest teraz tak naprawdę? Bo w Polsce znakomita większość firm ma nadal architekturę domenową i jeszcze się nie zanosi na gruntowne zmiany architektoniczne. Więc możemy sobie spokojnie wyobrazić, to jest taka mikrodomena, bym powiedział, tak, że w naszym fikcyjnym przedsiębiorstwie zbudowano kilka systemów, tak, jakiś sklep, jakaś platforma samoobsługowa, jakiś komponent prawdopodobnie sprzedaży detalicznej, jakiś system logistyczny, jakiś system billingowy, jakiś CRM i to wszystko zintegrowano szyną integracyjną lub warstwą integracyjną, tak. Systemy obecnie czy też wcześniej, były zorientowane w domeny. To znaczy nazywaliśmy domenę, w jaki system się porusza i organizowaliśmy zbiór funkcjonalności, które ten system ma realizować. Można to czytać w ten sposób, że taki system jak CRM generalnie miał za zadanie realizować wszystkie funkcjonalności na podmiocie klienta. Tak? Tak jak akronim tego systemu, tak? Zarządzanie relacjami z klientami. Oczywiście to nie tylko relacje, bo taki system często obsługiwał też sprawy reklamacyjne na przykład, tak? W telekomach był centrum obsługi MNP, czyli przenoszenia numerów, tak? Tak, tak jak tutaj napisałem, każdy system posiadał określone przeznaczenie, za to funkcjonalności dotyczące konkretnego przedmiotu obsługi. Posiadał tak zwany dobrze określony interfejs. To jest zwrot, który od niepamiętnych czasów chyba nigdy nie był do końca zrozumiany i tak naprawdę trudno go wyjaśnić. Co to znaczy, że interfejs jest dobrze określony?
Znaczy, że dostarcza niezbędnych danych, które chcielibyśmy pozyskać. To znaczy, że nie wiem, definiuje wszystkie możliwe operacje, jakie są aktualnie potrzebne. Trudno powiedzieć, można by to tak definiować, tak? Ale tak według mnie dobrze określony interfejs to są te operacje, tak? I ten zakres danych, zakres informacyjny, który jest potrzebny i spełnia wymagania funkcjonalne w tym danym punkcie, tak? Czasu oczywiście, czyli na teraz. Co do rozmiarów takich systemów, no to setki tysięcy linii lub kilkanaście milionów linii kodu, to całkiem typowe. U jednego z moich ulubionych operatorów telekomunikacyjnych był sobie taki system o tej kategorii, tak, czyli system sprzedażowy, w którym można było wyszczególnić tak zwane trzy korony, tak, czyli trzy pliki JavaScript, które miały powyżej 10 tysięcy linii. Nowi programiści, gdy wchodzili do zespołu, dostawali w twarz akurat te pliki. Jeśli się nie poddali, to byli godni. Ale takie są realia, tak? Oczywiście JavaScript JavaScriptem to jest tylko jakby technologia wspierająca. My to niby abstrahujemy od tego, w jakiej technologii zaimplementowaliśmy te nasze rozwiązania, ale jednak myślimy ciągle z tyłu głowy o Javie, tak? Więc takie rozwiązania liczące sobie kilkaset tysięcy, kilka milionów linii kodu, jeżeli są zamknięte w tak zwanej jednej jednostce kompilacji, warze, earze, jarze, cokolwiek, można sobie wyobrazić, ile trwa taki deployment na przykład. Tak? Jeżeli wykonujemy procedurę go live'u z takim systemem, która najczęściej odbywa się w nocy, to no z doświadczenia wiem, że często nie ma drugiej szansy. Znaczy musi się udać. Jak się nie uda, to rollback nie skończy się do rana. I co wtedy? Z istotnych rzeczy tutaj w architekturze, nie rysowałem tego, bo posługuję się tylko architekturą logiczną w tej chwili, tak? Każdy z systemów najczęściej miał odseparowaną bazę danych. Mówię najczęściej, bo oczywiście mogły się zdarzać wyjątki i częstym grzechem a propos tych baz danych, które każdy z tych komponentów mógł mieć, była komunikacja między tymi bazami danych. DB-linki ktoś widział na przykład? Oraclowe? No właśnie. Bardzo częsty grzech. I co to powodowało? Który z nich działał? Za tablicą. Nie, to nie to. To nie to. Trudno, nie ważne. Trudno, wprowadzimy odrobinę zaciemnienia. Tak, i w architekturze takiej typowo domenowej z warstwą integracji było istotne to, że ewentualna dekompozycja lub kompozycja usług, czyli zebranie wielu małych usług świadczonych przez wiele innych systemów w jedną lub odwrotnie zdekomponowanie dużej usługi na pojedyncze, odbywało się najczęściej na poziomie warstwy integracji. W sumie po to ona była. Powinno też tam się odbywać kaszowanie ewentualne. Czy się odbywało, to ku prawdzie nie zawsze. W sumie to rzadko. No, prawie nigdy. Tak. Kompozycja? No to typowo. Pytamy z poziomu sklepu o wszystkie kontrakty naszego klienta i jego dane. Można sobie wyobrazić taką usługę. I jeżeli ktoś pracował u jakiegoś operatora telco, to nie musi sobie wyobrazić, bo pewnie taką widział. Po prostu. Czyli taka usługa, nazwijmy ją Get All Info na przykład, mogłaby wywołana raz zapytać CRM-a, zapytać może billing, jakiś system sprzedażowy, być może się pendingują jeszcze jakieś zamówienia. Tak? A jeżeli chodzi o dekompozycję, to już sprawa jest trochę bardziej naturalna, bo naturalne jest, że system sprzedażowy, na przykład ten lub ten, złoży jeden request zamówienia, czyli raz odwoła się do warstwy integracyjnej, weź, zrealizuj mi to zamówienie. Tak? I to zamówienie się zdekomponuje na założenie konta billingowego na przykład, założenie konta w CRM-ie, zapisanie klienta w CRM-ie,
nie wiem, kupowaliśmy przez internet, to pewnie złożenie zamówienia logistycznego, tego typu rzeczy, tak? Istotne jest to, że to wszystko było ukryte tutaj. Więc jakby tego nie było, tak, to tracimy tą logikę de facto. I ten system, jeżeli byśmy chcieli przenieść logikę na inne rozwiązanie, tak, usunąć warstwę integracji, wprowadzić kolejny system, musimy go w cudzysłowie nauczyć ponownie tej samej logiki. Tak. Ok. Co było wcześniej? No zeszliśmy teraz na poziomie pojedynczego systemu. No, wygląda trochę jak architektura trójwarstwowa. Trochę tak jest. Istotne są te kolorowe wymagania. Tak? One są kolorowe nie przez przypadek, bo jakby sygnalizują to, że są zupełnie oderwane od siebie. Tak jak mówiłem Wam o tym, że CRM-y często pełniły, oprócz tego, że pełniły funkcje tak zwanych zarządzaczy relacjami, tak? To jeszcze często utrzymywały sprawy MNP, reklamacje. Nie wiem co jeszcze. Monitorowały faktury na przykład, mimo że faktury subskrypcyjne, tak zwane billingowe, no, były też monitorowane przez billing, to jednak funkcjonalności podglądu takich faktur też znajdowały się tutaj. Często. Tak więc taki system realizuje masę funkcjonalności, które często są od siebie odseparowane. Jest niejako worem na funkcjonalności, bo często obsługuje dedykowaną grupę pracowników. Tak? Jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że dajmy na to, ta nasza pierwsza funkcjonalność, tak, nie wiem, sprawdzanie salda na przykład, jest wyjątkowo krytyczna. Używamy jej w całym naszym świecie aplikacyjnym, w całym ekosystemie, czyli na przykład mamy ją w Wickerze, pokazujemy ją w sklepie, jak się klient zaloguje na przykład, tak. Sprawdzanie salda po prostu na koncie billingowym, ale jest bardzo wolna. To co, wolna jest dlatego, że mamy dużo requestów, które potrzebują tego naszego salda. No to co robimy? No dostawiamy do klastra trochę więcej tego, tak? Ale tak ku prawdzie to my nie potrzebujemy na przykład, nie wiem, historii połączeń, tak? Albo tych naszych leadów, albo jakichkolwiek innych relacji, tak? Bo choćby nasze leady obsługiwane są przez jakąś tam dedykowaną grupę, często pojedyncze osoby, tak? Nie potrzebujemy ich, ale musimy je zdeployować, bo przecież chcemy trochę przeskalować rozwiązanie, tak? Dostawiamy kolejne węzły do klastra po to, żeby nasze saldo się szybciej pojawiało. Tak jak powiedziałem, w skalowaniu poddawane są wszystkie funkcjonalności, nie tylko te, które sprawiają problemy. Znaczy, to trochę delikatne nadużycie, bo skaluje się komponenty rozwiązania, tak? Nie funkcjonalności, tak? Bo funkcjonalność jest pojęciem biznesowym bardziej niż technicznym. Ale jednak oddaję to, co chciałem przekazać. Tak? Jeżeli chcemy trochę zwiększyć możliwości systemu, no musimy dołożyć pamięci, dołożyć procesorów, zwiększyć liczbę instancji przeważnie. Tak? Czyli zwiększyć przepustowość samego klastra aplikacyjnego. Ale rzadko kiedy potrzebujemy zwiększać przepustowość wszystkich jego funkcjonalności, bo nie zawsze wszystkie powodują problemy. To taka typowa przypadłość obecnie. No i takie podsumowanie. Według dobrych praktyk każdy system powinien być skalowalny. Czy był? Zdarzyło się komuś, że system dobrnął już do granicy, przy której trzeba było powiedzieć, że niestety trzeba go trochę przebudować, zamiast dostawiać procesor i dokładać pamięci? Come on, na pewno. Się zdarzyło. Nie zawsze systemy dało się skalować. Dobre praktyki inżynierii programowania mówiły, że systemy należy projektować w sposób skalowalny. Tak? Czyli powinny dać się płynnie skalować, w myśl taką, że na przykład dostawiać dodatkowych instancji, zwiększyć przepustowość, ale nierzadko miewały swoje granice. Często te systemy były systemami sesyjnymi. Tak? Czyli w przypadku skalowania, dostawiania instancji w trakcie pracy systemu trzeba było dokonać replikacji danych sesyjnych na przykład. Tak? Sticky session nikt nie krzyczy. Dobra, to wrócimy do tego później. Co do złożoności, tak jak mówiłem na początku, pęcznieją zgodnie z czasem, czyli wprost proporcjonalnie do czasu. Biznes wymyśla nowy pomysł, mówi zróbcie. Prowadzimy analizę, mądrzą się architekci, lider rozpisuje zadania,
minął już pierwszy miesiąc, tak? Przynajmniej już zadania zrobione, mamy, zostały nam jeszcze 2 miesiące w release. Powiedzmy, że mamy 3-miesięczny release. Po 3 miesiącach już mamy to oprogramowanie zaimplementowane, ale jesteśmy obsunięci, tak? Czyli zrobiliśmy, jest na środowisku testowym, ale jeszcze nie przeszła UAT-ów, więc jeszcze 1 miesiąc i tak dalej. Ale jednocześnie nie zrobiliśmy nic z tym, co było przed naszą zmianą, tak? Czyli nie wiem, wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która de facto zastąpi tą istniejącą, ale zazwyczaj jej nie usuwamy. Dlaczego? No bo ona ma jakieś zależności. Więc jak zaczniemy ją usuwać, to zacznie się sypać. Po prostu. Jak zacznie się sypać, to ktoś zapyta, czy tutaj lider, menadżer, czy ktokolwiek, po coś tutaj ruszał, skoro się sypie. Tak? Trzeba było zrobić to, czego od ciebie wymagaliśmy. To bardzo częsta przyczyna takiego obrastania de facto systemów. W sumie w korporacjach nie spotkałem się chyba nigdy, żeby te systemy nie pęczniały. Po prostu. Zespoły zawsze mówią o refaktoringu, starają się go robić, tak? Ale najczęściej w obszarze, który jest często zmienny. Tak? No bo to jest ich kula u nogi. Jak często zmieniają jakiś obszar, bo biznes stopniowo wprowadza zmiany i znają długofalowe plany biznesu, tak, to mądry lider, mądry deweloper, mądry lider developmentu pomyśli, że warto by było wykonać manewr wyprzedzający i zrobić jednak refaktoring trochę wcześniej, żebyśmy byli w stanie lepiej dowozić te rozwiązania, bo wiemy, że będziemy je robić. Ale pozostałe funkcjonalności jak były, tak są. Tak, o rozmiarach też mówiłem. 1000 linii kodu, 1000 linii kodu, kilkanaście milionów, może kilkadziesiąt. To realia. Czas deploymentu? No, taki jak i rozmiary aplikacji. Nie trudno sobie wyobrazić, duża aplikacja, dużo linii kodu, tak? Trzeba sporo pamięci zająć, na przykład. Używamy Springa, trzeba podnieść kontekst springowy. Ile jest binów? Sporo, zapewne sporo, tak? Podnosimy pulę połączeń, rejestrujemy pulę połączeń. To wszystko trwa. Dlatego wam powiedziałem, że często jak wykonuje się procedurę go-life'u i się nie uda, to nie ma odwrotu, tak? Trzeba docisnąć kolanem, bo nie można już się wycofać. Continuous integration, continuous delivery. W korporacjach takich zaawansowanych technologicznie, jak choćby operatorzy telko, NDF się posługiwa tym przykładem bardzo często, bo to znam najlepiej z mojej dotychczasowej kariery, to continuous delivery i continuous integration jest najczęściej zautomatyzowane. Tak? Jest, ale to nie zmienia faktu, że takie zadanie Jenkinsowe czy Hudsonowe, kiedyś był Hudson, jak się zrobił płatny, to się zamienił w Jenkinsa, tak? Czy ktoś pamięta czasy Hudsona jeszcze? Nie? Ale wracając, taki czas wykonania tego pojedynczego zadania, no to jest składowa wszystkich czasów. Najczęściej taki job jest takim tak zwanym jobem czystym, tak? Czyli on startuje od pustego użytkownika na jakimś serwerze Linuxowym, czyli checkoutuje kody, wykonuje kompilację, przenosi na serwer do deploymentu, deployuje na testy, uruchamia smoke testy, czeka aż się skończą, raportuje, bo jak się nie wywaliło, to przenosi dalej, deployuje w artifactory produkcyjnym na przykład, a potem przenosi do paczki na deployment produkcyjny i czeka. I to trwa, tak? Nie trudno się domyśleć, że to może trwać w godzinach, nawet zwłaszcza te testy automatyczne, które de facto trzeba zrobić, a po testach automatycznych trzeba zrobić jeszcze testy manualne. Bo klient nie ufa nikomu jak swoim własnym rękom, tak? A jak się coś nie uda, to znowu mamy mało czasu, tak? Wracamy do punktu wyjścia. Okazuje się, że trzeba zostać w weekend, bo się nie wyrobimy z testami. Tak, ewentualny rollback, jeżeli coś się nie uda, no to jeżeli w ogóle jest możliwe, no to wycofujemy całą aplikację. Czyli nie wiem, czy pamiętacie, czyli jeżeli to nam się wysypało, to wycofujemy i to, i to, i to, i to, tak? Jeżeli tu robiliśmy zmiany, no to jest problem, bo de facto mogliśmy realizować kilkanaście projektów naraz, de facto na tym samym systemie i jest w związku z tym kilku lub kilkunastu interesariuszy tego projektu, a w związku z tym kilka bądź kilkanaście osób będzie mocno niezadowolonych, jeśli to się nie uda. No i nierzadko systemy w pojedynczej domenie często są silnie ze sobą związane, tak?
dajmy na to system sprzedażowy zapnie się na dane klienta, który dostarczy mu CRM, który wykonał w tym samym release te same zmiany. Więc jak CRM nie dostarczy tych danych, nie będzie mu to działać, tak? Czyli dajmy na to usługa, która dostarczy tych danych, przestanie działać, tak? Nie będzie wykonywała swojej funkcji tak, jak powinna, będzie trzeba wycofać ten CRM do poprzedniej wersji. Jeżeli to była oczywiście usługa krytyczna, najczęściej tak jest. Będzie trzeba wycofać zmiany na warstwie integracji. Będzie trzeba prawdopodobnie wycofać też w tym systemie sprzedażowym. W skrajnym przypadku będzie trzeba cofnąć całą domenę do stanu sprzed Go Live. No i najważniejsza rzecz. Time to market. To jest powód, dla którego powstały metodyki zwinne, czy też przyrostowe, czy też iteracyjne. Iteracyjne, przyrostowe, tak naprawdę to jest najlepsze określenie tych metodyk. Biznes chce mieć szybko zmiany. Ktoś śledzi zmiany, znowu powołam się na ten przykład w telkomach oczywiście, o zmiany w roamingu. Co zrobiło Orange ostatnio? Wszyscy mają flat rate'y w Orange, w roamingu, tak? Za darmochę. Co się dzieje u innych operatorów? Nie chcecie tego widzieć. Dzieje się wiele. Tylko tak. 16 czerwca bodajże wchodzi ostateczny cennik roamingowy. No niewiele zostało tego, tak? Ale to wynika z jakiejś dyrektywy unijnej? Wynika z dyrektywy unijnej, tak. Wynika z dyrektywy unijnej. Unia Europejska chce, aby roaming był rozliczany na zasadach krajowych. Operatorzy telekomunikacyjni pomyśleli sobie, okej, to my zrobimy sobie cennik roamingowy, taki nawet atrakcyjny, tak? I tak wciśniemy klientom. Tylko to by było ok, gdyby zrobili tak wszyscy. Nie? No i o ile mi wiadomo, operatorzy no, byli przygotowani na wprowadzenie takiego jednolitego cennika, ale jeden z operatorów wpadł na genialny pomysł, że w sumie to nie. To oni wprowadzą za darmochę. Oni będą mieli flat rate na roamingu, w tych wyższych abonamentach oczywiście, i będzie fajnie. No i rzeczywiście jest fajnie u jednego operatora, a pozostali teraz mają, wydaje mi się, nie lada problem, tak, bo Komisja Europejska zapyta UKE, dlaczego jeden operator zrobił tak, a pozostali nie. Czyli dlaczego jeden dał radę, a inni nie. O, no i to cały problem. Odbiegłem trochę, mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. No i wracamy. Mamy ten time to market. Biznes chce, kurczę, wdrożyć rozwiązanie bardzo szybko. No ale co się okazuje? No okazuje się, że nie bardzo. Że zmiana ewentualnie, zmiana bilowania, może nie tyle po innych stawkach, ale według innych algorytmów w roamingu, wymaga zmian na jakieś 6 miesięcy pracy. Poprzedzonych jeszcze 2-miesięczną analizą przecież, tak? Bo my, pamiętajcie, że my nie tylko zmieniamy funkcjonalność, już nazywając przykład bilowania w roamingu, tą jedną, tak? Ale musimy jeszcze przy okazji, tak zupełnie świadomie, nie popsuć tych pozostałych funkcjonalności, tak? A to się dzieje najczęściej w takich dużych aplikacjach. Tak, wdrożenie jako takie rozwiązania zazwyczaj jest wsparte jakąś procedurą release managementową. Tak jak wspomniałem, rozwiązanie ze środowiska devowego wchodzi na jakieś środowisko testów integracyjnych, może później na release candidate i tak dalej. Na każdym środowisku jakieś testy się odbywają. Czasem automatyczne, czasem manualne, czasem jedne i drugie, tak? Po czym najczęściej już manualnie rękoma adminów uprawnionych wchodzi na produkcję. I to wszystko trwa. Wdrożenie produkcyjne najczęściej jest poprzedzone tak zwanym wygrzaniem paczki produkcyjnej na jakimś środowisku typu Release Candidate. Czyli przetestowaliśmy już od 2 tygodni, mam przetestowane nasze rozwiązanie, wrzucamy je na Release Candidate, tam tego nikt nie dotyka, w sensie nikt z developmentu tego nie dotyka, a biznes sobie testuje, robi UAT-y, tak zwane, czyli testy akceptacyjne. Jak się wygrzało i działają wszystkie podstawowe procesy, czyli przynajmniej w założeniu nie popsuliśmy nic, to wchodzi na produkcję w glorii chwały. No i najczęściej odbywają się testy takich friendly users, tak? Czyli uruchamiamy to w tam wybranych salonach, w których nie nakrzyczą na nas, jak nie będzie działać. No ale tak jak wspomniałem, to wszystko trwa. Ale gdybyśmy mieli aplikację odpowiednio małą,
tak, w której bylibyśmy w stanie zrobić, w której tak naprawdę zmiana polega na modyfikacji dużej części tej aplikacji, tak, czyli de facto, jeżeli zmieniamy tą naszą funkcjonalność, zmieniamy ją w całości, tak, oczywiście z poszanowaniem interfejsu do innych aplikacji, to de facto nie ma problemu. A nawet jeśli coś się wydarzy, to będziemy w stanie w kilka chwil wycofać zmianę. Tak. Ile trwa release? No to pewnie wy wiecie nawet lepiej, ile u was trwa, nie będę strzelał, tak? Z mojego doświadczenia to trwa najczęściej kilka miesięcy, tak około 3. Tak? Najczęściej. Mówię oczywiście o rozwoju systemów u klientów, którzy mają ciągły rozwój, tak? Czyli którzy są związani z dostawcą, kontraktem dostarczania oprogramowania, ciągłym, umową ramową, w ramach którego są zobowiązani dostarczać kod w sposób ciągły, czyli biznes na bieżąco wymyśla rozwiązania, w trybie release'owym oczywiście i w trybie release'owym są one dostarczane. Sprawy mają się inaczej, jeśli mamy projekt zamknięty, tak? To znaczy wygraliśmy przetarg na projekt i mamy horyzont 2 lat na wdrożenie. To jest troszeczkę inna historia, tak? O! To też dobre. Jak mówiłem o deploymencie i w ogóle o operowaniu na jakichkolwiek elementach deployowalnych, czyli na jakimkolwiek oprogramowaniu, no to im większy, tym ma większą bezwładność. Czyli jak uruchomię kompilację, no to trwa. Jak uruchomię deployment, to trwa. Zestartuję serwer, no trwa. Podnosi się kontekst springowy? Też trwa. Jakość kodu dość trudno utrzymać i w sumie przez to, że musimy wykonywać dość sporo zmian, mamy sporo zależności, to ocena jakości kodu i ewentualne zmiany, czyli refaktoring związany z poprawą jakości kodu, no tak spada, tak z tyłu jest. I zapominamy o nim. Mimo, że jest najczęściej w jakiś sposób mierzony, w jakiś sposób oczywiście automatyczny, na przykład narzędziem typu Sonar, czy też Sonar Cube, teraz się chyba nawet nazywa. Efektywność zespołu deweloperskiego spada ze względu na to, że trzeba posługiwać się dość sporym rozwiązaniem na co dzień, a próg wejścia dla nowej osoby no jest taki, że żeby kogoś prowadzić, to trzeba z nim siąść przy tym kodzie i mu poopowiadać zapewne, nie? Czyli jakby wiedzę praktyczną i umiejętność rozwoju systemu zyska dopiero za jakiś czas. Oczywiście można się wspierać narzędziami, takimi jak tutaj, nie wiem, czy to tutaj widać, to jest JRebel. Ktoś używał JRebela? O, no właśnie, no właśnie. Bardzo fajne narzędzie, przynajmniej pomaga w dewelopmencie, tak? Ale trzeba za nie zapłacić. Mhm. Po uśmiechach na twarzach widzę, że niektórzy korzystali z wiecznego triala. Tak. No i oczywiście mój ulubiony żart a propos samych zespołów programistycznych. Tak. To zasadniczo metodyki zwinne chcą zmieniać również, tak? Tak samo architektura mikroserwisów, która ma jakby umożliwić zwinny, ciągły rozwój oprogramowania w krótkich interwałach czasu, też chce zmienić. To znaczy, że chce was lepiej zaangażować w pracę, tak? Czyli zespół implementacyjny ma być lepiej zaangażowany w pracę. I to nie głównie dlatego, że nie realizuje swoich zadań, bo je realizuje, ale marnuje dużo czasu na bezwładność taką typowo operacyjną. Czeka na kompilację, czeka na deployment, czeka aż się coś wdroży na środowisko, bo jak się nie wdroży, czyli coś się wysypie, to dopiero będzie poprawiał, przecież wcześniej tego nie poprawi. Że wiadomo, że kod jest oddany, to jest dobry. Dobra. Mówiliśmy o problemach. No to teraz ponownie o samych mikrousługach. Bardzo mi się podoba grafika. Generalnie programowanie i sposób dostarczania stanowią tu jedność. Do tego mówiliśmy jeszcze o tym, że wsparcie metodyki wytwarzania samej też tutaj stanowi jedność, ale też tu ma wpływ. Ale to powiedzmy, że pominiemy, bo będziemy się skupiać na samej architekturze, więc to nie będzie nas aż tak bardzo interesować. Więc co to są te mikrousługi? Po pierwsze, paradygmat budowy aplikacji.
z wielu małych uruchamialnych komponentów usług. Czyli nie tyle, że mamy jedną aplikacyjkę, tak, i ona jest fajna, jest naszą mikrousługą. Musimy jeszcze jej użyć. Jak jej użyjemy, to wtedy będziemy mogli mówić, że ona, tak, że ona przypomina mikroserwis jednak. Tak. Aplikacje nieużywalne to nie są aplikacje. Jest tylko pewien obszar na dysku twardym. Każdy z komponentów, czyli naszych mikroserwisów, ma być no, niezależny od pozostałych. Tak? To znaczy, że przynajmniej chcielibyśmy, dążymy do tego, aby zmiany w jednym komponencie nie wpływały na inne lub wpływały w minimalnym stopniu. Puryści powiedzą, że nie wpływały, że to ma być niezależny serwis, że oni chcą mikrousługę do tego wspomnianego salda zadłużenia chociażby, tak, dewelopować kiedy chcą, jak chcą i nikt im nie może tam zajrzeć. W praktyce to nie zawsze się udaje, bo te zależności będą powstawały, ale to będą pewnego rodzaju odstępstwa, o których powiemy też za chwilę. I tu pojawia się znowu pojęcie dobrze zdefiniowanego interfejsu. Czyli ponownie, mikrousługa również posiada dobrze zdefiniowany interfejs. I uwaga, też powinna komunikować się tylko przez ten interfejs. Powinna. O tym też, do tego jeszcze też wrócimy. I w zamyśle używamy mikrousług do budowania pełnowartościowej aplikacji. Czyli dajmy na to, jeżeli byśmy chcieli zbudować CRM, tak, to CRM podzielimy również na mikrousługi. Front CRM-a zapewne zostawimy. Zbudujemy jakiś podsystem, który będzie dokonywał asemblacji, będzie składał rozwiązanie, tak, z odpowiedzi poszczególnych mikroserwisów. OK. No i cechy. Mikrousługi powinny dać się skalować. No, powinny dać się skalować, czyli powinniśmy być w stanie, powinna zareagować na zmianę dostępnej pamięci, powinna zareagować na zmianę jej krotności, czyli na liczbę instancji. Czy będzie? No to tak naprawdę zależy od nas. Trzeba, żeby zachować płynną skalowalność aplikacji, trzeba wyrzec się niektórych rzeczy, jak na przykład utrzymywania sesji. Czyli utrzymać bezstanowość tak naprawdę w mikroserwisach. Tylko takie usługi dają się w pełni skalować. Ale one cechują się znowu przypadłością jakby czasu przetwarzania. Tak? One nie bazują na pamięci, bardziej liczą na procesory. Stąd też często rezygnuje się z utrzymywania ich stanu na rzecz wykorzystania mocy przeliczeniowej. Oczywiście nie mówimy tu o stanie typu każda usługa ma kontekst Springa, który tam sobie wstał. Tak? To jest jej integralna część. Stan w rozumieniu logicznym, stan mikrousługi w rozumieniu logicznym jest to jakby utrzymana wartość danych użytkownika, którą ten mikroserwis przetrzymuje przez jakiś określony czas. Tak zwana sesja. Tak, tak można by było to uprościć. Czy dałoby się to uzyskać? Dałoby się to uzyskać, oczywiście. Chociażby przez uruchomienie sticky session na load balancerze, czyli identyfikację, jaka maszyna konkretnie ma obsługiwać tego danego klienta. Dałoby się. Aczkolwiek się od tego ucieka ze względu właśnie na płynną skalowalność. No bo wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Mamy dwie usługi, tak? Uruchomiliśmy sticky session, tak? Czyli tylko do jednej usługi przypniemy tego klienta A, do drugiej będzie przypięty może klient B. No ta pierwsza usługa się złoży z jakiegoś powodu, nieważne. No i klient A zobaczy co? No na pewno nie to, co chciał zobaczyć. Przy kolejnym żądaniu będzie musiał się zapewne przelogować, wtedy się dopnie do tej usługi B, więc będzie działało dalej, tak? Ale to przeskalowanie jakby nie będzie płynne, a powinno być. No i jeszcze, żeby było płynne, to trzeba zrezygnować z load balancingu statycznego. Najczęściej load balancery, szczególnie load balancery sprzętowe, są generalnie statyczne, czyli w tablicy balancingu wpisujemy, gdzie ma przekierowywać, po prostu, tak? No i wybieram oczywiście algorytm przekierowywania. Żeby umożliwić płynne skalowanie, czyli w trakcie pracy produkcyjnej, tak, musimy zrezygnować z statycznego balancingu, bo żaden administrator nie zareaguje wam w ciągu pół sekundy na request dopisania hosta do tablicy load balancingu. No chyba, że takich znacie, to wtedy to można jednak z tego zrezygnować. O, wyłączyłem niestety.
alternatywa to jest load balancing dynamiczny, taki jak na przykład oferuje Amazon. Lub też serwis Discovery, o czym powiemy później. Idea jednego i drugiego polega na tym, że nie wiedzą od razu, na jakie hosty będą przekazywać ruch. Tak, dowiedzą się w trakcie. Ok, to jest żywotność. Tak, bardzo ładna cecha, przynajmniej ładnie się nazywa. Oznacza ona mniej więcej tyle, że cały system zachowuje gro swojej funkcjonalności, gro swojej sprawności, mimo awarii wybranych mikrousług. Tak? Czyli dajmy na to, jeżeli system billingowy nam nawali, tak, nie będzie w stanie przekazać nam należności do mikrousługa, która pobierała tą należność, tak, powiedzmy nawali, tak, to pozostałe usługi typu, nie wiem, przekazywanie danych klienta, adresowych, zgód marketingowych i tak dalej, nadal będą działać. Czyli zachowujemy większość sprawności systemu mimo jakiejś szczątkowej awarii. Tak? A co to jest komponowalność? Komponowalność oznacza w skrócie to, że da się z klocków, czyli tych naszych mikrousług, poskładać większą całość, tak? Czyli skomponować. W starym świecie mówiło się o orchestracji, ale to co innego, a też ładne słowo. Tutaj mówimy o komponowaniu, czyli układamy z mikrousług, z odpowiedzi mikrousług, jakąś ogólną wartość, którą dostarcza dany system. Tak? Mamy system CRM, dostarcza widok 360 klienta na przykład do obsługi, bo najczęściej dostarczają, no to zapytamy się o wspomniane saldo, o faktury, o bieżący adres wysyłki, o zgody i tak dalej, i tak dalej. Tak? I z tego sobie poskładamy jeden widok. Tutaj też warto, żeby się odezwał głos puryzmu, ponieważ mówi się, że mikrousługi powinny, jeżeli mają coś zwracać, to powinny zwracać coś, co jest przenoszone na niezależnym nośniku, tak? Na przykład JSONy, tak? Albo dajmy na to XML, tak? Ale zdarzyły się takie przypadki, że zwracały HTML. Tak? Czyli to składanie dużej aplikacji z małej polegało de facto na, dajmy na to w cudzysłowie, wklejaniu kodu HTML. Tak? Ale większa aplikacja miała na przykład kaskadowe arkusze styli, wszystkie swoje. Po prostu pytała w każdym miejscu, gdzie powinna zapytać, czyli w każdym miejscu, gdzie miała marker braku danych, pytała mikrousługę o konkretny fragment kodu HTML i ten kod wklejała, przeglądarka robiła resztę, to znaczy odbierała Ajaxową odpowiedź, dopisywała do drzewa DOM, tak, i aplikowała kaskadowy arkusz styli. Puryści powiedzą, że to B jest, ale w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie ma innej możliwości, to może jednak nie jest takie złe. Pod warunkiem, że tam się nie dostawia na przykład wspomnianych styli, bo to już wygląda strasznie. Tak? Czyli takim surowym HTML-em byśmy mogli jednak odpowiadać. Aczkolwiek z mojego doświadczenia, jeżeli chcemy już to robić, to powinniśmy zachować pozory przyzwoitości i utrzymywać interfejsy dualne. Tak? Czyli jeżeli chcemy świadczyć usługę wykazu faktur, tak, bieżących, nieopłaconych na przykład, to świadczymy ją podwójnie. Po pierwsze, dajemy ten HTML nasz wspomniany, tak? A po drugie, dajemy usługę, która de facto odpowie JSON-ami, bo to powinna robić. W takiej właściwej implementacji to powinniśmy zapytać o tego JSON-a, odebrać, sklecić sobie widok już po stronie tej dużej aplikacji, która czeka na odpowiedzi i tak zbudować, tak? Oczywiście nie powinniśmy tego robić w sposób synchroniczny, tak? Czyli nie przeładowujemy całej strony razem z tymi naszymi pojedynczymi mikroserwisami, tylko powinniśmy wyświetlić tą stronę i w sposób asynchroniczny pytać mikrousługi. Tak? Czyli przenosimy jakby dynamiczną budowę widoku tej aplikacji na stronę przeglądarki. O. I
mikrousługa powinna być minimalna. To jest, pamiętam za czasów studiów jeszcze, jak czytałem książkę Język C++ Bierna Stroustrupa, polecam, tak, to Biern, stary dobry Biern powiedział, że to w sumie w C jest tak samo, tak, są nasze klasy, tak, to one powinny być minimalne, czyli powinny mieć minimum implementacji, ale jednak tyle, ile powinny mieć, tak. Czyli w skrócie chcemy, żeby mikrousługi świadczyły tylko te funkcjonalności, które powinny świadczyć, żadnej dodatkowej. Tak? Nie wystawiamy nic dodatkowego, niezwiązanego jakby z główną funkcjonalnością. Jeżeli mamy świadczyć usługę wykazu faktur, to mamy tylko ten wykaz faktur. Nie dodajemy nic, co nie jest potrzebne. Tak, to w sumie uzupełnia też naszą minimalną, powiedziałem o tych dwóch punktach w sumie naraz. Czyli mikrousługa oprócz tego, że daje dokładnie tyle, ile powinna i nie więcej, tak, to spełnia wymaganie funkcjonalne, jakie jest na nią nałożone. Tyle, jeżeli chodzi o kompletność. Ok, i tu z tego, co pamiętam, jednak źle pamiętam, mam jeden przykład, ale ok, też będzie dobry. Co się dzieje w mikrousługach z perspektywy samych komponentów, czyli z perspektywy implementacji? Zmieniamy granulację wymagań, tak? Nie mapujemy już zbioru wymagań na jeden duży komponent, tak? Tylko najczęściej mapujemy pojedyncze lub kilka niedużych wymagań na pojedyncze mikroserwisy. Takie to zostało pokazane. Mikrousługi pokrywają tylko wąski zakres wymagań, tylko taki, jaki powinny, tylko ten minimalny i żadnego więcej. Po co? Po to, żeby nie generować relacji między nimi. Tak? Jeżeli pozwolimy sobie na relacje między mikrousługami, to już mamy pierwszy problem, tak? Bo jeżeli zmienimy jedną, będziemy musieli zmieniać drugą, więc pojawia się zależność. Teraz jeżeli pozwolimy sobie na kolejne zależności, może się pojawić zależność cykliczna, której będziemy musieli pilnować, a to już jest ogromny problem. Zupełnie tak samo, może nie tak samo, ale podobna klasa problemu, jak mieliśmy w dużej aplikacji, która miała zależności między klasami, tak? Tak samo między interfejsami, ale wewnątrz aplikacji. Ten sam problem mógł się tutaj pojawić. Popularnym podejściem jest współdzielenie bazy danych. Co mam? Tak. Przyczyny są różne, o tym też powiem później, ale jest to bardzo popularne. No? A w takim razie, jeśli na przykład wszystkie te mikroserwisy korzystają z jednej bazy danych i na przykład wszystkie operują na tabelce, nie wiem, w stylu historia operacji na użytkowników, tam kliencie. A właśnie. A właśnie złamałeś podstawowy paradygmat. Nie komunikują się przez bazę danych. Ale to de facto... Udzielenie bazy danych służy do komunikacji po bazie danych, co nie. Cię niszczy to, że mamy jeden interfejs. Nie służy. Współdzielenie bazy danych służy wykorzystaniu silnika bazy danych do składowania danych, nie do komunikacji między poszczególnymi usługami. Czy ten mikroserwis stoi na bazie danych i udostępnia dostęp do bazy danych, a reszta mikroserwis uderza? Nie. Każdy z mikroserwisów ma jakiś swój obszar do składowania danych, tak? Nie jest w żadnym wypadku to obszar wspólny, tak? Co więcej, w zależności od tego, jaka to baza danych jest, to może być zbiór, może być pakiet, może być schemat, tak? Czyli w naszym przypadku, jeżeli to byłby na przykład Oracle, Postgre czy cokolwiek, powiedzmy, że Oracle, to będą to schematy. Nie będzie uprawnień do zaglądania między schematami. W żadnym wypadku, tak? Załóżmy, że mamy jeden typ mikrousługi, mamy 10 instancji. No. No to te 10 instancji będzie miało ten sam schemat. Ale to jest ta sama mikrousługa, tylko w 10 instancjach. No tak. Każda z tych mikrousług może mimo wszystko przeszkadzać innej tego samego typu, ponieważ wykonuje pracę na tych samych tabelkach. Mamy loki. To znaczy, że synchronizujesz mikroserwisy bazą danych? Ale w takich sytuacjach masz mikroserwisy, będzie miał 10 oczekujących rzeczy w bazie, a jak się to będzie to samo. To są dwa obszary skalowania. To bardzo też jest drugim obszarem. Dokładnie. Czy będą loki? Tak wracając do Twojego pytania, mogą być.
Ale to jest problem tak naprawdę współbieżnego dostępu do źródła danych. Mogą być, aczkolwiek pamiętaj, że my tu przez to, że podzieliliśmy sobie funkcjonalnie nasz mikroserwis, to spodziewamy się tej samej kategorii operacji, tak? Czyli założenie tego samego czasu przetrzymywania, rekordu, tego samego rodzaju loku na tym rekordzie, czy też na tabeli, w zależności od tego, jak to baza danych, tak? No dobra, ale baza danych nie staje się wąskim gardłem, znowu. To co jest największym problemem w systemach właśnie monolitycznych? Wspomniałem, że zielone. Jeszcze raz, co jest największym... To, co jest... Nie staje się wąskim gardłem, aczkolwiek zmienia się jej priorytet, tak? Nie wiem, czy wiecie, w korporacjach najczęściej systemy mają pewne klasy, tak? Klasa utrzymywania tam, nie wiem, średnia, niska, wysoka. Baza danych staje się krytyczna, bo jeżeli się złoży, to co się stanie? No, będzie słabo, bo nie będzie nic działać de facto, tak? Na pewno się w tym sensie stanie, nie staje się wąskim gardłem w sensie wydajności, bo bazy danych najczęściej są wyżej wydajne niż serwery aplikacyjne, ze względu na to, że mają architekturę bardziej bliższą implementacji fizycznej, ale staje się komponentem krytycznym. Nie? Natomiast w żadnym wypadku tutaj nie powinno być komunikacji między nimi. Tak? Czyli mikroserwisy nie czytają sobie między bazami, tak? Czyli nie wywołam procedury na przykład składowanej na tej bazie, która mi odczyta coś i zwróci tutaj. To nie jest dozwolone. Jeżeli chciałbym coś takiego zrobić, to powinienem tak naprawdę tu się skomunikować. A tak naprawdę to gdzieś tam. Czyli przez jakąś tam warstwę integracji, czy też czy przez serwis Discovery tak naprawdę, nie? Tak, macie jakieś pytania jeszcze do tego? No to akurat fajnie wyszło, że trochę się zastanowiliśmy nad tym. Nie, no ale założenie takie, że jeśli mamy ileś tam instancji tego samego mikroserwisu, ten uderza na przykład do tej bazy danych, czy powiedzmy do jakiegoś... Na ich założenie, że te loki będą krótkie, tak, i nie będą sobie nawzajem przeszkadzać, bo te serwisy nie będzie wyścigów, tak? No to jest dość optymistyczne. Poniekąd. Tylko że wiesz, że to nie rozwiąże, separacja bazy też nie rozwiąże tego problemu. Bo mamy wiele instancji, które czerpią z tego samego zbioru danych, tak? To już jest nasz problem, jako inżynier programowania, żeby tego uniknąć. Niestety. Mam pytanie, bo jasne jest dla mnie, dlaczego przy mikroserwisach baza danych staje się krytycznym zasobem? Może się stać, nie zawsze musi. Ale czy to i tak to baza danych nie jest krytycznym zasobem? O, to przede wszystkim jest krytycznym zasobem. Czyli nic się nie da. W tym przypadku zmienia się niewiele. Tak? Ale to jest jeden z przykładów tylko, tak? Dalej przechodzimy w drugi skrajny przypadek, gdzie dzielimy tą bazę danych de facto, tak? Czyli separujemy się nie tyle logicznie, co fizycznie i zmienia się wtedy priorytet bazy danych, tak? Bo mamy wiele baz danych de facto. Tak, i nie każdy mikroserwis korzysta w ten sam sposób, tak? Ciekawą rzecz wam opowiem, bo mam taką teorię, że jeżeli o czymś zaczynają mówić Hindusi, to już to zostało na tyle mocno przetrawione, że nie jest zupełnie zrozumiałe. No i miałem taki przypadek właśnie, w którym jeden z Hindusów, z którymi pracuję akurat, tak się złożyło, powiedział, że w sumie to on lubi takie podejście, no bo jakby musiał teraz na przykład zrobić sobie, załadować konfigurację do takich mikroserwisów, tak, no to musiałby ładować do wielu baz danych, a tak ma jedną. Coś w tym jest, prawda? Ale z drugiej strony ten problem jest źle postawiony, bo my nie musimy ładować takiej konfiguracji do tego schematu. Czemu nie utworzyć jeszcze jednego albo jeszcze jednej bazy danych służącej tylko do zasileń konfiguracji? Tak? Bazy konfiguracyjne? Na pewno słyszeliście o takich, tak? Można do tego wykorzystać bazy dokumentowe jakieś, tak? A są po prostu bazy klucz-wartość, które służą przeważnie do utrzymania konfiguracji. Stoi podgryz za to jakieś kiwanie, żeby szybciej działało? Bo coś tak, 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 tak. Z mojego doświadczenia, z twojego doświadczenia też? Nie, z twojego doświadczenia nie. Tobie nie było dane tego robić. Z mojego doświadczenia łączyliśmy CoachBase z Mongo i z Oracle. O.
takie trzy, z czego no, doświadczenia są różne. Ale rzeczywiście, rzeczywiście można w ten sposób robić, aczkolwiek nie, jeszcze się, mi się chyba nie zdarzyło, w moich projektach przynajmniej, żeby stawiać dedykowaną bazę danych tylko pod konfigurację. Najczęściej się wydzielało jakiś schemat, katalog, tak, czy zbiór, na przykład, jak na przykład w Mongo, na dokumenty konfiguracyjne, tak, tylko po to. Ale zawsze był oddzielony. Nigdy nie było to, nigdy nie był częścią, nigdy nie był udostępniony dla pozostałych. A, nie powiedziałem tego. Technologia nie ma znaczenia, ale są pewne preferencje. Kiedy nie ma znaczenia, jak tutaj mamy interfejsy, które mówią tak zwanym dobrze znanym standardzie, tak? Czyli tu krążą JSONy, krążą XML-e, tak? Mamy SOAP-a, mamy REST-a. To jest tak zwany dobrze znany standard, bo polega na przekazywaniu danych de facto alfanumerycznych tylko, tak? No, przybliżyłem to tak naprawdę, bo można przekazywać też inne rodzaje danych, ale generalnie uznaje się na przykład SOAP-a za standard wymiany danych w integracji korporacyjnej, po prostu. Jest niezależny od implementacji. Więc jeżeli byście się zachowali jakby niezależność tutaj, tak, czyli użyli też standardu integracyjnego, to de facto możecie tutaj się wymieniać technologiami. Może być dowolna. I to też jest zaleta mikroserwisów, bo zmniejszamy jakby tą naszą paczkę, którą musimy obsługiwać. Jak mamy coś fajnego, nowego, tak, to już nie musimy wydać 200 milionów złotych na refaktoring czy przepisanie aplikacji, bo wyjmujemy tylko ten mały fragment, w sumie to ten przepiszmy, tak? Wydamy stukrotnie mniej zapewne. Oczywiście tu nadal chcemy starej, dobrej Javy używać, tak? By było jasne. O, a czym mikroserwisy nie są? To też jest ciekawe. Mikroserwisy to nie jest uproszczone API, na pewno. Uproszczone API w takim rozumieniu, że jakby nie próbujemy przesłonić jakiegoś czegoś większego, jakiegoś systemu legacy, który robi cuda za żelazną kurtyną, tak, czyli za warstwą integracji, tylko jeżeli już chcemy wykorzystać taki system legacy, tak, to wykorzystujemy go w konkretnym celu, czyli świadczymy konkretną usługę. Tak? Nie zmieniamy znanego API w coś prostszego, lżejszego, tylko musimy przetrawić de facto te odpowiedzi tego systemu. Mikroserwis to nie jest po prostu mała usługa. Tak jak wspomniałem, jak to mówią puryści, jak coś nie jest automatycznie deployowane, to nie jest mikroserwis. No, można by się z tym pokłócić, tak? ale na pewno po prostu mała aplikacja nie jest mikroserwisem, tylko dlatego, że jest mała. Jest trochę więcej pryncypiów, które by wypadało spełnić, żeby coś nazywać mikroserwisem. Choćby dobrze zdefiniowany interfejs, tak? Skupienie na wymaganiach, tylko wąskich, tylko konkretnych. Ciągłość integracji dostarczania. Coś jeszcze pominąłem? Słucham? Tak, najczęściej w uniwersalnej technologii, tak, to bardziej, bo jednak technologia interfejsu musi być rozumiana po obu stronach, tak? Stąd też integrujemy się nie przez nie wiem, interfejs binarny, tak? Nie wysyłamy komunikatów RPC, nie używamy RMI, tylko integrujemy się SOAP-em lub REST-em. Tak, jeśli nie mamy Continuous Integration lub Continuous Delivery, no to często mówi się, że to nie jest tak zwany prawdziwy mikroserwis. Czemu się tak mówi? No bo pamiętajcie, że podział ten na te nasze małe bloczki, z których budujemy większe systemy, powstał głównie dlatego, żeby je szybko dostarczać, szybko wycofywać. Żeby utrzymać tą szybkość, choćby z wejściem na produkcję, tak, musimy mieć to zautomatyzowane. Wyobraźcie sobie, że teraz mamy nasz CRM. Może ze 200 funkcjonalności, tak? Powiedzmy, że z tego nam wyszło 50 mikroserwisów, dajmy na to. Wszystkie są małe, mają dobrze zdefiniowany interfejs, nie mają zależności między sobą. Wszystko jest fajnie.
No i teraz dajemy tą paczkę 50 mikroserwisów, czyli 50 pewnie warów. Trzymamy adminowy i mówimy go live. Nie? I zmieści się do rana? Nie wiem, może się zmieści. Stąd ważna jest automatyzacja, tak? My nie chcemy robić tego ręcznie, mimo że niektóre korporacje nadal... Jeżeli chcemy, to musimy sobie jakoś z tym inaczej poradzić. Ale co znaczy, że chcemy? Znaczy, że nie chcemy na przykład załatwić deploymentu jednym kliknięciem w Jenkinsie? Czy co chcemy zamiast tego zrobić? Nie jestem skłonny uwierzyć, że mając 200 aplikacji do deployowania, jedna osoba fizycznie to zrobi. A ja... Może, ale w skrajnym przypadku będziemy podnosić całą domenę, tak? Podzielimy domenę na mikrousługi, będzie ich rząd wielkości więcej lub dwa rzędy wielkości więcej. No? Powinien. Jeżeli oczywiście tego... Jeżeli tego wymaga środowisko oczywiście, tak? Może się okazać, że kompatybilność też nie jest wymagana w niektórych, bo nie, tak? Bo cała domena się podnosi na przykład. Wtedy kompatybilność powinna zostać zachowana przynajmniej do momentu jakby oznaczenia systemów jako stabilne. Wtedy można ją na przykład przy kolejnym release wycofać poprzednie wersje. Na przykład. Tak. Przepraszam, czy ja odpowiedziałem na pytania a propos deploymentu? Bo tak jakoś uciekło. Tak średnio. Tak, to może jeszcze podrążmy, bo to jak średnio, to dobrnijmy do brzegu. Czemu byśmy chcieli deployować ręcznie? No chcemy zasadniczo wjechać ze zmianami szybko. W takim systemie, którego właśnie nie wiem, zajmuje właśnie, to znaczy teraz szybko wdrożenie, tak? Przez 5 minut, 5 godzin, 30 minut. No to zależy, ile mamy czasu, ile nam biznes da, tak? To trzeba pamiętać, że to nie od nas zależy. Nie wiemy, jaki system wdrażamy. Jeżeli wdrażamy na przykład takiego wspomnianego Netflixa albo Allegro, to ile mamy czasu? 30 minut może. Oni sobie pozwalają na niedostępność może godziny, może dwóch, max. Nie pozwalają na niedostępność, dlatego że oni wdrażają powoli. Znaczy na 5% serwisów swoich, 10, 20, patrzą czy się zepie, jak się nie zepie, to dopiero jadą dalej. Nie ma żadnego downtime. Nie ma całości. Nie ma downtime'u całości, tak. Ale zmiana jakby tej wybranej funkcjonalności odbywa się bardzo szybko. Tak? To nie jest tak, że usługa jest niedostępna przez dzień, tylko zmieniamy ją de facto od razu i patrzymy, tak jak wspomniałeś, patrzymy, czy się sypie. Oczywiście to też uproszczenie, bo będziemy patrzeć, czy się sypie na środowiskach testowych. Nikt sobie nie pozwoli na wjechanie i oglądanie skutków zmiany bez uprzedniego sprawdzenia. Kiedy my chcemy mieć mikroserwisy, a kiedy po prostu pozostać przez drugi monolicie, gdzie jest jakaś bariera, tak? To nie ma sensu może prowadzenie mikroserwisów tam, gdzie to są jakieś małe aplikacje, zatykające nasze małe. Dokładnie. Pytanie, co znaczy małe. Bo co my chcemy w ogóle osiągnąć używając mikroserwisów, tak? Czego nam nie dają monolity? No, chcieliśmy się skalować, tak? Jeżeli chcieliśmy się skalować szybko i płynnie, to głównie dlatego, że mieliśmy problem z wydajnością. I mieliśmy problem z optymalnym użyciem zasobów. Tak? Jeżeli skalowaliśmy dużą aplikację tylko po to, żeby zwiększyć skalę jej funkcjonalności, która de facto stanowi 5% tego monolitu, no to nieoptymalnie wykorzystaliśmy zasoby. No nie mamy nieskończonego budżetu po to, żeby jakby finansować nasze skalowanie w nieskończoność. Po prostu. Zabieg polityczny. Jeżeli chcemy zorganizować współpracę z naprawdę biznesem, to jest to dobre spowodowanie pewnego cyklu. Właśnie. W konsekwencji, że pan punktu na to przebiega na to, trzeba ręcznie robić, bo jest jakiś cykl, jest to taki wybieg polityczny. Techniczny, ale polityczny. Poniekąd, ale pamiętacie, co powiedzieliśmy na początku, że te mikroserwisy to są trzy obszary, tak? Dostarczanie, oprogramowanie i metodyka wytwarzania. Czyli my nie mamy napastliwego biznesu już, tak? Przynajmniej stosując metodyki zwinne, chcemy je przynajmniej stosować, po to, żeby szybko wytwarzać, my mamy
Mam nadzieję, że się nie będziecie śmiać, mamy partnera w biznesie. Nie? Mam takie pytanie, może nim nie jest ta część tego wykładu, ale chciałbym się zapytać debugowanie mikroserwisu. Ale jakby widzimy, że coś gdzieś się sypie, nie wiemy dokładnie, w którym mikroserwisie, tak? Patrzymy już bardziej na grupę mikroserwisów. Mhm. Jak to i do błędu, jak to debugować? To jest podobno największy problem właśnie w dużym mikroserwisach. Jest to problem, zwłaszcza jeżeli sobie odpuszczamy niezależność mikroserwisów, bo jeżeli one wszystkie spotykają się w jednym miejscu, w tym naszym systemie, który asembluje, tak, składa, to jeszcze nie jest źle, bo widzimy, gdzie jest problem, tak? Jeszcze w tej chwili nie jest źle. Jak to zrobić? Można się wspomagać narzędziami, tak, po prostu. Na przykład IntelliJ IDEA wspiera debugowanie wielu mikroserwisów naraz, tak, na przykład. Nie, po prostu funkcjonalnie wspiera. Możemy uruchomić wiele, na wielu instancjach uruchomić debugowanie, po prostu uruchamiamy je z flagą debugowania i z portem, tak? W sumie IntelliJ to potrafi zrobić sam, tak? I tyle. I możemy to robić. Ale tak jak to zgadza się, jest problem z debugowaniem. Znowu zapomniałem o zielonym, przepraszam. A, jeszcze takie pytanie, no bo ogólnie mamy te mikroserwisy, ale jak wiemy, internet jest zawodny, tak? Czyli przesyłanie komunikatów pomiędzy z tym jest zawodny. Czyli de facto musimy jakoś śledzić ruch pomiędzy serwisami, tak? Mhm. Jakieś do tego narzędzia specjalne, które to monitorują? Lub po co musimy śledzić ruch? A no bo na przykład coś zaczyna timeoutować po sieci, tak? I coś zaczyna się... Ale mówisz o komunikacji jakby między tym, co się dzieje w przeglądarce, a tym, kto odbiera komunikat, tak? Już całkiem. Między sobą. Tak? Się gdzieś internet, jakieś komunikaty zaczynają mi dochodzić i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, element tak centralny, który integruje, już coś takiego jest w stanie zrobić. Powie ci, że mikroserwis na przykład nie był w dobrym stanie zdrowia, na przykład, no, tak? Czyli będzie się pytał po tak zwanym protokołem bicia serca, ładnie się nazywa, tak, o stan zdrowia mikroserwisu i ci powie, że ten to nie wiem, jest przeładowany, tak? I już go odłączamy, tak? A po drugie, no musisz zaimplementować de facto logowanie komunikatów wejścia-wyjścia. No to jest absolutne minimum, które tak czy inaczej trzeba zrobić, tak? Czyli tego wchodzi też bardzo często taki banner, tak? I logstash, żeby zbierać te wszystkie logi dokładnie? Można, tak. Rotować się. Można, tak. Rotowanie to swoją drogą, tak? Można tam na trzy sposoby próbować monitorować taki zestaw mikroserwisów. Jedno to jest kibana do zbierania logów w jednym miejscu. Możesz wszystkie te usługi umetrykować na wielu warstwach i zbierać w jakiejś bazie, na przykład w Grafite albo w Prometeuszu i śledzić statystyki z tego. A możesz też wprowadzić jakiś system trackowania requestów wybranego procenta i no, też ten system, który pozwala śledzić statystyki. Ile czasu requestowi zajmuje skoczenie z jednego mikroserwisu do drugiego? Można. Tak, można też wykorzystać przy okazji no, tak wspomniany jakiś element integracyjny. Tak? Przesłonić, sproksować i wtedy wiedzieć, co się dzieje. A wracając do naszych punktów. Jeżeli nasze mikrousługi są zależne, mają silne zależności między sobą, no to też trudno je nazwać mikroserwisami, tak? To jedno z pryncypiów budowy mikroserwisów mówi, że należy unikać takich zależności, wręcz nie dopuszczać do nich. To, co wam wspomniałem, optymalne rozwiązanie jest wtedy, kiedy wszystkie serwisy spotykają się w jednym miejscu. To się może nie tyle spotykają, bo one się nie skomunikują wtedy między sobą, ale są odpytywane i nie pytają się nawzajem. Nie zawsze się da to osiągnąć, ale przynajmniej takie jest pryncypium. Tak? Każde odstępstwo od reguły należy generalnie uzasadnić. No i jeszcze jeden przypadek. Samo używanie Dockera dla aplikacji monolitycznych też nie czyni z tego monolitu mikroserwisu. No, chyba akurat się dobrze pisze. Wracając do tego, tak jak ostatnio bardzo dobre hasło słyszałem, tak jak koczek nie czyni samuraja, tak? Tak samo Docker nie czyni mikroserwisu.
Tak. Wracając do tego, czym nie są, na pewno nie są po prostu API. Tak? Jeżeli nie mamy wpływu na konfigurację, na implementację tego mikroserwisu, bo została nam na przykład dostarczona, to nie ma mowy o takim mikroserwisie. To się wiąże swoją drogą z brakiem kontroli. No, mamy dostawcę, który dostarcza nam mikroserwis, tak? I on kontroluje jakby deployment i rozwój. To godzi w metodykę wytwarzania, nie mamy możliwości zmiany i godzi w metodykę dostarczania, no bo nie dostarczamy, nie mamy dostępu. A i najciekawsze, no, nie jest dobrą praktyką upublicznienie interfejsu mikroserwisu tak po prostu as is. Tak? Czyli nie otwieramy mikroserwisów na świat, zawsze powinniśmy mieć coś, co je oddziela. Jeżeli chcemy świadczyć usługę w takiej formie surowej, jak chociażby usługę, która będzie odpowiadała nam JSON-em, XML-em czy czymkolwiek innym, tak, powinniśmy ją zmediować, tak, na przykład. Zasadniczo zawsze staramy się, żeby mikroserwis był oddzielony od świata zewnętrznego jakimś dodatkowym systemem. Tak? No, choćby tym, który będzie go wykorzystywał, będzie składał jego odpowiedzi w całość. O, i takie podsumowanie. Już nie pamiętam, gdzie się na nie natknąłem, ale chyba najlepiej odwzorowuje to, czym właściwie mikroserwisy miały być w zamierzeniu. Tak? Mówi się często, że zbiór mikroserwisów jest trochę jak rój, tak? Tak jak u pszczół. Jest ich wiele, mają określone zadanie, robią tylko to jedno zadanie. Jak jednej zabraknie, pojawi się następna. Tak? Jeżeli produkują nie dość dużo, to w kolejnym pokoleniu będzie ich więcej. I będą produkowały więcej, czyli spełnią pokładane w nich nadzieje. A tak jakbyśmy zajrzeli na tą skrzynkę, która jest de facto ulem, tak, to z perspektywy klienta, czyli nas, to w sumie to mnie tam nie interesuje, skąd ten miód się bierze. Tak? Mogą to nawet wiewiórki znosić, jeżeli potrafią, ale jakby mój interfejs jest zupełnie inny niż interfejs tych pszczół, które wykonują swoje zadania. Tak? Ja na przykład, tak jak wspominałem o dużym systemie, chcę zobaczyć moje faktury z określeniem, z którymi zalegam, a z którymi nie. Tak? Nie wiem, skąd się wezmą, nie interesuje mnie to zupełnie. Tak? A wiem, że pod spodem zostanie ten widok faktur zostanie złożony z odpowiedzi jakiegoś mikroserwisu, może dwóch, zostanie przetrawiony, zostaną nałożone jakieś elementy graficzne i zobaczę to, co chciałem. Tak. Tak, praktyka. Czy jakieś pytania jeszcze a propos... O kurczę. Dobra, mamy bardzo mało czasu. Ale to dobrze, bo było sporo pytań i to, co mnie bardzo cieszy. Tak? Postaram się trochę szybciej przejść przez to, co tutaj mam. To nie pytam już w takim razie o pytania do poprzedniej części. Wydaje mi się, że to co poruszyliśmy, było w porządku. Jaka praktyka jest? To, co mnie spotykało osobiście przy wdrożeniach? Co udało się rozwiązać, co nie? Jakie są tego konsekwencje? Tak, a tak pokrótce, bo dobrze było zacząć u źródła, tak, bo to nie tylko z technologii biorą się problemy. Tak? Problemy biorą się również z kompetencji na przykład. Szczególnie problematyczne jest to, kiedy jesteśmy dostawcą, tak, i nasza praca jest odbierana przez kogoś, kto tych kompetencji nie posiada. Tak trochę dowcipnie, każdy projekt informatyczny to jest technika, tak, czyli to, z czym przychodzi dostawca najczęściej i te kompetencje, których się spodziewamy w środowisku, tak, wiedza dziedzinowa, czyli czyli dokładnie to, co firma sama wie o sobie, co jej pracownicy wiedzą o sobie i ewentualnie ten dostawca, który przyszedł, wie o sobie, tak, i folklor. Czyli coś zupełnie nieokreślonego, co może nam się przydarzyć, ale nie wiadomo kiedy. I jak się na pewno domyślacie, no proporcje tych trzech powinny być zachowane na przecięciu poszczególnych, tak?
są już konkretne funkcje. No, dostawca jest pośrodku. A tutaj jest ten przyczynek, który często jakby wywiera presję na to, jak rozwiązanie jest budowane i często uniemożliwia skuteczne dostarczanie. Tak. Wspomniana baza danych. Mówiliśmy o instancjonowaniu. Mówiliśmy o jednej instancji bazy danych, ale w wielu schematach w tej jednej bazie danych powiedzieliśmy, że jak będziemy ją wykorzystywać w ten sposób, no to generalnie ona się staje krytyczna i w sumie to nic nie osiągnęliśmy, tak? Prawda. Aczkolwiek pamiętajcie, że bazy danych jako takie są trochę bardziej odporne na awarie niż same serwery aplikacyjne. Inaczej się też replikują, choćby baza typu Mongo czy baza typu Couchbase może replikować się w całości, czyli awaria jednej instancji nie powoduje awantury tak naprawdę, tak? Przełączymy się na drugą, możemy dostawić wiele instancji, możemy ją też dowolnie skalować. Tak jak wspomniałem, wykorzystanie jednej bazy danych jest powszechne. Separujemy się na poziomie logicznym. Bardzo istotne jest niewiązanie się z silnikiem bazy danych. No, nie powinniśmy trzymać się tego, jaka to właściwie baza jest. Tak? Czyli typowo, dobra praktyka, stosujemy mapowanie obiektowe relacyjne. Tak? Uniezależniamy się od silnika bazy danych. To jest o tyle istotne, że co się stanie, jak przejdziemy, bo niektórzy z Was mogą powiedzieć, ok, używamy JDBC, SQL w standardzie 97 pokrywa w sumie 80% każdej bazy danych, więc nie ma problemu. A co jeśli przejdziemy się na bazę nie relacyjną, tylko dokumentową albo klucz wartość? Co na przykład zdarzyło się nam? I co nas ratuje w takim wypadku? Tak naprawdę tylko to, że się nie trzymaliśmy sztywno tej bazy danych, tak? Czyli użyliśmy JPA, użyliśmy Springa ze wsparciem oczywiście tej konkretnej bazy danych, bo pod spodem jednak no trzeba się z nią spiąć, musimy wiedzieć, jakie bazy używamy, tak? Ale używając JPA jakby przekrywamy to. I tak naprawdę na poziomie usług tych wewnętrznych naszej aplikacji to nas zupełnie nie interesuje. Więc to dobra praktyka, żeby jakby utrzymywać abstrakcję. I nawet nie tyle obiektowo-relacyjną, bo to jest to absolutne minimum, bo to w ten sposób zapewniamy sobie tylko to, że abstrahujemy od różnych baz relacyjnych, ale powinniśmy abstrahować generalnie od tego, w jaki sposób utrwalamy dane. A RMA powinniśmy stosować oddzielnie dla każdego mikroserwisu, czy jako... Oddzielnie. Oddzielnie mamy osobne instancje. Jest też taki przypadek, oczywiście osobiście nigdy nie stosowałem, ale widziałem takie rozwiązanie, gdzie jakby definicję mapowania obiektu relacyjnego wydzielało się do osobnej biblioteki, do POM-a. Do POM-a. No w sumie tak, w zależności od mailowej. Jeżeli mikroserwis korzysta czasami z tych samych tabel, to w tym momencie jest to jakby duplikowanie tych RM-ów. Mikroserwisy to de facto tak, ale redundancja kodu to jest coś, na co sobie pozwalamy tutaj, tak? Kosztem oczywiście dzięki temu zyskujemy niezależność, ale mamy redundancję, tak? Tak, to co jest ważne, o czym mówiłem wcześniej, unikamy komunikacji wewnątrz bazy danych. Jeżeli skomunikujemy ze sobą te schematy, tak jak wspomniałem, w jakikolwiek sposób, procedurą czy cokolwiek, czy udostępnimy tabelę stąd użytkownikowi, który obsługuje ten schemat, to mamy duży problem, tak? Jesteśmy związani już. Nie dość, że związaliśmy się z bazą danych, to związaliśmy ze sobą te dwa mikroserwisy. Jest duże ryzyko, że będziemy musieli je już zawsze w parze przenosić. Tak? Czyli zawsze w parze deployować. Nigdy już nie będziemy mogli obsługiwać ich osobno, czyli utrzymać jakby ich niezależności. Tak, i z perspektywy klienta mikrousługi najważniejszy jest interfejs, który dostarcza te dane, czyli to, co świadczy mikroserwis, tak, a nie do końca, gdzie je zapisujemy. Oczywiście no, nie wypada zapisywać ich w pliku płaskim, tak? Bo tego są bazy danych, tak? Ale tu skupiamy się na skomunikowaniu mikroserwisów między sobą za pomocą tych dobrze zdefiniowanych interfejsów, a nie bazą danych. W jaki sposób pomogło Wam wykorzystanie JPA do przeniesienia się z relacyjnej na nierelacyjną bazę danych? No także zamieniliśmy wsparcie Springa
Już nie pamiętam, między jakimi bazami się przenosi... Nie przenosiliśmy się między relacyjną, a nie relacyjną. Przenosiliśmy się między dwoma dokumentowymi. Między Couchbase'em a Mongo się przenosiliśmy. I tak naprawdę mapowanie dokumentowe na poziomie JPA zostało bez zmian, a wykorzystaliśmy... JPA nie jest związany z silnikiem bazy danych. JPA jest typowo interfejsowe. Więc nie jest... Nie jest silnik... Rozumiem. Wykorzystaliśmy wsparcie nadal JPA. Jeżeli dołożysz sobie do zależności na przykład choćby wsparcie Springa dla Couchbase'a, to JPA będzie działało nadal. Możemy dalej? Przypadek skrajny tej naszej obsługi bazy danych to jest fizyczna separacja. Tak? Mówiliśmy o tym przez jaki czas. Moglibyśmy mieć osobne bazy danych, będzie ich wiele. Jaki potencjalny problem może się tu pojawić? No, że będzie nas to trochę kosztować, tak? W zależności od tego, jak mamy sformułowaną licencję, ale to nie musi być problemem, jeżeli używamy na przykład darmowych baz danych, tak? Inny problem jest taki, że pamiętajcie, że osobna instancja to też jest pewien narzut, tak? Czy ma jakiś obszar pamięci, który tak naprawdę zawsze musi zarezerwować, musi zawsze zajmie. Zawsze będzie zajmować w jakiś sposób jałowo procesory, tak? Czyli jednak troszeczkę więcej alokujemy de facto stawiając osobne instancje. To samo się tyczy oczywiście mikroserwisów. My też będziemy jakieś domyślne obszary pamięci alokować, jakieś domyślne zasoby. Ale na to się godzimy i dzięki temu utrzymujemy pewną niezależność. Co? Ale tutaj mamy ich wiele. Ale na przykład jeśli nam padnie jedna baza, to pytanie, czy w ogóle możemy mówić o tym, że nasza apka z góry zawiera wszystko obejmuje jakąś transakcję. Wtedy w przypadku, gdy wykonuje jakieś akcje na kilku mikroserwisach, robi jakieś zapisy do tych baz, padnie nam powiedzmy tam 10. baza, jako tylko jedna mała baza. Czyli ten mikroserwis nam nie zadziałał, bo nam coś komunikował, że padła baza. No i teraz pytanie, czy w ogóle jest możliwość podjęcia transakcją, tak żeby ta apka główna wysłała żądanie do wszystkich pozostałych mikroserwisów, to teraz wycofajcie swoje zmiany. Czy jako takiej transakcji tutaj nie mamy, bo co nam może wesprzeć transakcję? Kontener może nam wesprzeć, na przykład Spring wesprze nam transakcyjność przy zastosowaniu bazy danych również, tak? Musimy się jakby funkcjonalnie tutaj podeprzeć, czyli sami opracowujemy protokół wycofania zmiany w takim wypadku. Pytanie, czy tutaj są jakieś propozycje, czy to na zasadzie tylko rozważania, jak bazy sobie radzą z rozproszonymi transakcjami tutaj oprogramowanie własnego menadżera transakcji? Tak, kiedy transakcje mogą zakomitować poszczególne mikroserwisy? Czy szczerze mówiąc, przypadek, że rozpraszamy transakcje na mikroserwisy, czy mówimy, nie mówimy o instancjach, mówimy o różnych mikroserwisach, tak? Czyli wiele mikroserwisów współdzieli jedną transakcję. Tak. To jest niezależne, czy to będzie na jednej bazie danych, czy to będą osobne bazy danych. Tutaj już wchodzimy w temat, że mikroserwisy nam rozdzielają dziedzinę, właśnie na tym tymi fragmentami. Tak, jeżeli chcemy tę transakcję rozproszyć w ten sposób, tak, czyli otwieramy gdzieś tutaj transakcję i rozpraszamy w ten sposób, musimy sobie to oprogramować. Tak, przynajmniej ja nie spotkałem rozwiązania, które by to wspierało, że tak powiem, z pudełka. Czyli jakoś, jak powiem, są jakieś dobre praktyki, które wspomnieli z tym oprogramowaniem? Ja dobrych praktyk tego typu przynajmniej nie spotkałem. No, przychodzą mi do głowy oczywiście protokoły takie typowe dla transakcji, tak? Czyli protokół wprowadzenia blokady, wykonania zmian, zdjęcia blokady. To tak naturalne i podręcznikowe wręcz, tak? Ale nic... Tak. To, nie, ale to jest względnie proste. Załóżmy, że masz problem. Jedną akcją tworzysz nowe konto w sklepie i zamawiasz. Po to czasem klikasz na tej stronie. No i załóżmy, że stworzyłeś konto poprawnie, zamówienie nie przeszło.
no to dostajesz na twarz informację, konto stworzone, z zamówienia jest coś nie tak, ono czy coś tam. Czyli tylko de facto tak, zrealizowałeś jedną transakcję z kontem, dostałeś błąd przy drugiej, więc musisz sobie sam oprogramować de facto wycofanie tego konta, jeżeli tak chcesz, żeby działała funkcjonalność. No, zależy od wymagania biznesowego, tak. A nie, że mamy jedną monetyczną transakcję. Powiedzmy, że masz konto z jakimiś usługami, teraz złożyłeś, powiedzmy, że masz papierowanie. Co? Kolejkowe zapłaty, coś tam jeszcze. Teraz złożyłeś wypowiedzenie. Bardziej kompozycja. Chcesz swoje dane, chcesz usunąć swoje konto, usunąć te polecenia zapłaty i tak dalej. No i teraz idzie ci aplikacja, robi ci proces przez poszczególne usługi. Jedną z usług jest najpierw likwidacja tych wszystkich twoich usług dodatkowych. Potem jest likwidacja, zamknięcie tobie konta w procesach fakturowych. Potem zamknięcie twojego konta już fizycznie. I na którym z tych elementów wysypuje. Od razu ponadto dostajesz informację, ok, drugie kliencie, nie usunęć mi konta, ale usunęć mi już usługi. Mam taki pomysł. Zastanowiłbyś się, co czegoś takiego, co się nazywa Redex, w dłuższej wersji. No ale oprogramowanie wycofania transakcji, trzeba by było po prostu. Tylko pytanie właśnie, czy tego potrzebujemy, tak? Bo to zależy od tego, jak krytyczne jest to dla tego naszego wspaniałego biznesu. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, z doświadczenia to nie spotkałem się, żeby biznes coś takiego chciał. Tak? Najczęściej, jeżeli coś miało być jedną transakcją, to wymuszało to de facto jakby zlokowanie tej funkcjonalności w jednej mikrousłudze, tak? I tam późniejszą dekompozycję. Inaczej chodzi o bezstanowe transakcje, to jest stan. Tak. Mogłoby być. Mogłoby być, jeżeli to jest krytyczne dla nas, bo jeżeli nie, jeżeli dopuszczamy sobie takie ponowienia, jak kolega powiedział, tak, to zależy oczywiście od kryteriów biznesowych, to wcale tak nie musi być. Możemy taką funkcjonalność przenieść na poziom naszej dużej usługi, która składa de facto i ona będzie odpowiedzialna za zdekomponowanie, ewentualnie za ponawianie. Okej. A co jeśli się uprzemy na jedną bazę danych, tak? Co jeśli w ogóle zrezygnujemy z niektórych przynajmniej założeń, czy niektórych pryncypiów co do tego naszego abstrahowania, to brak dedykowanej warstwy utrwalania wiąże nas z bazą danych. No na zawsze to może trochę przesadzone, ale jednak koszty ewentualnego oderwania się od tej bazy danych są spore. Tak? Oczywiście w zależności od tego, ile już zdążyliśmy zaimplementować. Tak, ale najczęściej są spore. Tak jak wspomniałem, jeśli skomunikujemy się wewnątrz bazy danych, no to silnie wiążemy się z usługami. Jeżeli odseparujecie mikroserwisy bazami danych fizycznie i je skomunikujecie na przykład DB-linkami, czy nawet web serwisami wewnątrz baz danych, bo to też jest możliwe, to też mamy ten sam problem. Tak, jeżeli zlokujemy mikroserwisy, czyli te elementy utrwalania w jednej bazie danych, to podwyższamy priorytet bazy danych i ograniczamy niejako skalowalność i reakcję na otoczenie. No i awaryjność. No tym dotkliwsza, im więcej mikroserwisów zlokowaliśmy w tej bazie danych. Po prostu. Tak? Jeżeli zlokowaliśmy wszystkie i nie uzyskaliśmy takiej niezawodności bazy danych, bo nie wiem, nie było nas na to stać, licencja takiej możliwości nie dawała, czy to po prostu silnik bazy danych tego nie oferował, no to mamy dość poważną awarię, zamiast awarii pojedynczej usługi mamy awarię całego systemu. Tak. Jeśli chcemy mieć mikrousługi, ale nie jesteśmy na to gotowi, to tak w skrócie, często kończy się tym, że otrzymujemy makrousługi, czyli coś większego niż byśmy chcieli, ale taki miś na miarę naszych możliwości. Tak? No bo mamy ograniczoną infrastrukturę, budżet jest za mały, mamy za mało czasu, licencja nam nie pozwala na taki narzut, żeby w ogóle się zmieścić, tak? Z zasobami. Bywa tak.
nie wiem, brakuje nam kompetencji, chcemy użyć tylko jednego zespołu. No naturalne jest, że jest przy separacji mikroserwisów często się dzieli też zespoły. No i jeżeli jeszcze jesteśmy świadomi tego, że to rozwiązanie jest tylko na chwilę, chociaż w to nigdy nie uwierzę, to często się kończy tak, że dostajemy coś większego. No ale jak już dostaniemy coś większego, jeżeli dostaniemy już coś większego, to warto przynajmniej zachować pozory jakiejś separacji logicznej, tak? Czyli unikać takich typowych relacji, jak występują w oprogramowaniu, tak? Relacje cykliczne między pakietami, silne zależności między klasami. To nam pomoże w późniejszym ewentualnym wyrwaniu tego fragmentu funkcjonalności z tego naszego makroserwisu i wypchnięciu go do mikrousługi, tak? To też jest możliwe i to też się dzieje. Tylko że im później to zrobimy, tym więcej kosztuje, więc z tego to nam się ciągnie się za nami tak naprawdę taki refaktoring. Tak. Kiedy występuje ten problem, czyli budowanie makro zamiast mikro? No jak korporacja znajduje się między młotem a kowadłem. Musi coś zmienić, tak, bo to, co do tej pory powstało, ta infrastruktura, systemy, które są w tej chwili używane, już nie są skalowalne, nie dają się rozwijać w rozsądnych kosztach na przykład. Wtedy trzeba coś zrobić na szybko. Potencjalnie wydaje się, że ta nowa technologia jest dobra, że jak zapakujemy coś, postawimy coś na Spring Boot'cie i przypniemy to do tego naszego bałaganu, to będzie ok. Nie zawsze tak jest. Tak. Kiedy jeszcze takie rzeczy się dzieją, jeżeli na przykład mamy jakieś zasoby, które zostały po kimś. No bo klient często, to mi się zdarzało mi się to kilkukrotnie, klient często mówi, że on tutaj chciał kiedyś coś wdrożyć, tak, i ma licencję na bazę na przykład taką, no to weźcie i użyjcie, nie? I macie tylko jedną i nie dostaniecie ani jednej, żadnej kolejnej. Bywa też tak, co jest kuriozum, ale to jakby jest narzut klienta, że wersja produkcyjna i testowa lądują na tej samej fizycznej bazie danych. Całe szczęście klient szybko się, że tak powiem, ogarnia i to zmienia, ale tak bywa. Przynajmniej przez jakiś czas. Kiedy jeszcze mogą powstać takie makrosystemy, czyli coś, czego nie jesteśmy w stanie jeszcze dobrze zdefiniować? No na przykład wtedy, kiedy nie wiemy tak naprawdę, co wdrażamy, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie określić skali problemu, z jakim mamy do czynienia, więc nie jesteśmy w stanie określić, jak drobno mamy podzielić nasze rozwiązania. Co można zrobić? Możemy zrezygnować z płynnej skalowalności, jeżeli mamy balancing statyczny. Możemy. Musimy się tylko zaopatrzyć w odpowiednie nazewnictwo domenowe. Tak? Czyli nazywamy mikroserwisy odpowiednimi, po prostu nazywam mikroserwisy domenami, tak, żeby łatwiej było nimi się posługiwać. Tak, to co wspomniałem, jeżeli musimy zbudować makro usługę, to starajmy się być gotowi na potencjalny refaktoring, który pewnie nastanie, tak, czyli staramy się separować implementację. Pewnie się skończy tym, że będziemy mieli sporo redundantnego kodu. Pewnie tak będzie i to często tak jest, ale to nie dzieje się tak przez przypadek. Chcemy tak mieć, żeby tak było, żeby później łatwiej było ten kod wyciąć i przenieść do osobnej implementacji. Tak jak napisałem, często zadania Jenkinsowe, czy dowolnego innego narzędzia, które realizuje Continuous Integration i Delivery, rodzą się w bólach, więc często pierwsze release'y są wykonywane na piechotę. Tak, to jest konsekwencja tego, że chcemy wjechać na produkcję, ale konfiguracja tego naszego Jenkinsa też musi trwać. Tak czy inaczej nie wolno nam tego odpuścić i musimy ją generalnie dokończyć choćby od kolejnego release'u czy od kolejnego sprintu. Co mówiłem o redundancji, że redundancja jest dopuszczalna z punktu widzenia paradygmatu, bo to nie chodzi o to, żeby mieć kod nieredundantny, tylko chodzi o to, żeby spełniać funkcjonalność w minimalnym zakresie, więc możemy się spotkać z tym, że będziemy podobną logikę widzieli w jednym mikroserwisie i w drugim mikroserwisie. Aczkolwiek jeżeli mamy funkcjonalność, która jest oderwana od logiki, tak, najmniej na to, nie wiem, mamy funkcjonalność formatującą numer NIP,
tak? To nic nie stanie na przeszkodzie, żeby jednak utworzyć sobie zależność taką typu repozytorium, tak? Czyli zdeployować artefakt w Artifactory lub innym repozytorium z takim typowym narzędziowym binem czy klasą narzędziową, która służy do takich rzeczy. Tak? To jest takie ustępstwo, które popełnimy, ale no, trudno jest zidentyfikować w tej chwili, że będziemy chcieli formatować numer NIP, który jest regulowany prawnie inaczej w jednym, a inaczej w drugim mikroserwisie. Tak? Tak. W mojej opinii lepiej wyładować to do biblioteki po prostu. Dodać jako zależność i tyle. Biblioteki wersjonujemy, tak, więc nie ma problemu. Jeżeli coś się zmieni i jednak będziemy chcieli tylko w jednym to wdrożyć, no to zapniemy się na inną wersję de facto, tak? Ale to rzadko tak jest, że wypychamy coś, co będzie zmieniane tylko w jednym mikroserwisie. Jak mamy takie przeświadczenie, że tak będzie, to nie wypychajmy tego po prostu, tak? Jeżeli chcemy mieć w dwóch mikroserwisach algorytm liczący sumę kontrolną według algorytmu LAMA na przykład, tak? To algorytm liczący sumę kontrolną numeru karty SIM na przykład, no to on nie będzie inny w jednym mikroserwisie, a inny w drugim. Będzie taki sam, bo jest tylko jeden taki algorytm, więc wypychamy go na zewnątrz. Nie musi być już usługą, bo to nie ma sensu w takim wypadku. Tak, o tym w sumie mówiłem, tak, to znaczy, że mamy de facto front systemu, który dokonuje składania aplikacji. Z tego co pamiętam, mam tam nawet, tak, mam diagram, który pokazuje mniej więcej, jak to może wyglądać. Może to wyglądać w ten sposób, o czym też mówiłem, będę czytał. Użytkownik aplikacji wpisuje link, tak, do przeglądarki. Standardowo wchodzimy na aplikację, webową. Można, chyba można. Czekaj, bo tutaj... niechcący wyłączyłem. Zaraz dojedziemy. O, dobrze. Tak. Tutaj traktujemy przeglądarkę jako aktora, tak? Przeglądarka jest de facto poza naszym systemem w tej chwili, tak? W przeglądarce dzieje się tyle, że wykonujemy synchroniczne żądanie GET na portal, który nam świadczy usługę dostarczania treści. Strona wraca do przeglądarki. Tu się pojawiły już w tym naszym HTML-u jakieś znaczniki, markery na przykład dla elementów, które będziemy chcieli asynchronicznie zastąpić. To różna jest praktyka, tak? My osobiście w projektach stosowaliśmy praktykę, że oznaczamy komponenty jakimś tam wybranym dodatkowym tagiem, atrybutem, tak, w elemencie HTML-owym. Preprocesor JavaScriptowy szuka tych elementów i uruchamia połączenia asynchroniczne dla każdego, jaki znajdzie, czyli pyta mikroserwisy po kolei. Oczywiście możemy sterować priorytetem, dodać atrybut priorytetyzacji, nie ma problemu, możemy kolejkować, czekać, to można pokusić się o różne wariacje na ten temat. Ale istotą jest to, że przeglądarka będzie pytała nasz portal, tak? a nie portal będzie zbierał odpowiedzi wszystkie. Tak? Czyli pytamy dla każdego elementu, który chcemy zastąpić odpowiedzią mikroserwisu, pytamy z osobna. Czyli de facto mamy stronę, na której już się coś pojawiło. Tak? Pytamy tyle razy, ile trzeba. To, co się wypełni, jest OK. No to, co się nie wypełni, prawdopodobnie miało awarię. Oczywiście liczymy na to, że jej nie będzie. Ważne jest to, że ten portal jest proxy tej komunikacji, czyli odcina naszą komunikację publiczną, czyli tym, co widzi klient, od komunikacji wewnętrznej, czyli tym, co mamy w korporacji, tak, w infrastrukturze korporacyjnej. I de facto złożenie tego, co wraca tutaj, tak, czy co jest proxowane przez portal, odbywa się po stronie przeglądarki. Tak, o bezstanowości też mówiliśmy, że zalecamy bezstanowość, a jeżeli jest konieczność stanowości, no to już mamy kolejne ustępstwa, będziemy musieli uruchomić jakiś mechanizm, który to wspiera, na przykład sticky session.
jeżeli tego nie chcemy robić, a generalnie się tego nie zaleca, to jest też taka praktyka, że można wystawić mikroserwis, który do tego będzie służył. Do utrzymywania stanu sesji, na przykład. W mojej praktyce był to mikroserwis, który miał proste API, coś w rodzaju klucz wartość, tak generyczne w każdym razie, z dostępem do bazy dokumentowej. Czyli bardzo szybki dostęp. Bazy dokumentowe z dostępem po kluczu mają bardzo szybką odpowiedź. Nie? Wręcz bardzo często tutaj możecie spotkać taką sytuację, że będziecie pytać wprost bazę danych, bo baza Mongo na przykład ma REST API otwarte, tak? Więc możecie też to zrobić. Wtedy zamiast dedykowanego mikroserwisu tylko po to, macie, wasza baza danych jest de facto mikroserwisem. Może nie mikroserwisem, to źle powiedziane, ale jest wykorzystywana do składowania. Tak? Też tak może być zrobione. Tak. Problem kolejny, że wielokrotne odpytywanie tego samego mikroserwisu w tym samym kontekście. No bo wiele jakby podstron systemów może pytać o tego samego klienta w kontekście tej samej usługi, tak? No nic odkrywczego. A co oznacza mniej więcej tyle, że będziemy odpowiadać bardzo często tym samym. Więc przychodzi nam na myśl od razu jakieś kaszowanie, tak? Kaszowanie w tym przypadku może być elementem systemu, który składa odpowiedzi, tak? Może być elementem też mikrousługi, tylko jej wewnętrznym. Jest ukryty, ukrywamy go przed światem zewnętrznym. Nikt nie wie o tym kaszowaniu. To też jest w sumie nawet lepszą praktyką. Z tym, że znowu, jeżeli chcemy wykorzystać cache taki typowo pamięciowy, to musimy go zapewne replikować, nie? Między instancjami mikroserwisu. Więc tutaj no, może przyjść z pomocą chociażby znowu baza dokumentowa, w której możemy wsadzić cały obiekt, tak? Serializować całą instancję klasy i załadować do bazy danych w formie dokumentu. Możemy. O, mamy 10 minut, więc opowiem trochę o Service Discovery. Dobrze, mam? Tak. Czego oczekujemy od integracji? Chcemy się podnosić do istniejącego ekosystemu. W sieci idealnym tworzymy ten ekosystem, więc jest łatwiej. Chcemy składać odpowiedzi z mikrousług, to już wiemy. I chcemy mieć wsparcie skalowalności. O balansingu mówiłem, o co się dzieje przy statycznym, co się dzieje przy dynamicznym, a obecnie najważniejsze jest, co się dzieje przy Service Discovery. W zależności od tego, jakiej implementacji użyjemy, może oferować autoskalowanie. To znaczy, że jeżeli zobaczy, że jest dużo żądań i obciążenie mikrousług jest duże, powoła kolejną instancję. Może oferować coś takiego. Utrzymuje dynamiczny rejestr instancji mikroserwisów, czyli wie, ile instancji jest aktywnych, no, z pewnym marginesem błędu. Tak? To znaczy, bo replikuje, bo odpytuje mikroserwisy też z pewnym interwałem. Więc nie możemy się spodziewać, że jest nieomylna, tak? Ta usługa, ale jednak dużo wie o mikroserwisach. Może dowiedzieć się, że miała miejsce awaria przed próbą komunikacji. Choćby z tego względu, że mikroserwis nie odpowiada na health check. Tak? Wtedy jest usuwany z rejestru. Oczywiście też można to konfigurować w tego typu usłudze. Czy chcemy, żeby on był jeszcze w rejestrze przez jakiś czas? Wtedy, jeżeli algorytm trafi na tą usługę, no to się od niej odbijemy, tak? Czyli dowiemy się, że ona jest nieaktywna, a mimo, że byśmy nie chcieli. Chociaż na testach akurat to się przydaje. Tak? Tak. Service Discovery składa się generalnie z części serwerowej i klienckiej. No bez klientów ta usługa nie ma sensu, bo klienci się w niej rejestrują. Serwer prowadzi rejestr mikroserwisów, rozgłasza ten rejestr z innymi usługami, czyli de facto Service Discovery jest też klientem. Samej siebie de facto, tak? Czyli replikuje swój rejestr, ogłasza się z innymi usługami, tylko ogłasza się w sposób specjalny, w związku z tym inne usługi Service Discovery wiedzą, że to jest też tego samego typu i wiedzą, że one będą replikować swoje rejestry. Część kliencka odpowiada za zgłoszenie swojej obecności oraz za zgłoszenie zniknięcia, czyli zniszczenia instancji. No i raportuje swój stan zdrowia, czyli jakiś interfejs dostarczy typu health check czy cokolwiek innego. Jak to nazwiemy, tak będzie. Standardem jest health. Klientem Service Discovery może być dowolny mikroserwis, choć w przypadku Eureki zaleca się serwisy na Javie. Ale jest możliwość postawienia w dowolnej technologii. Z tym, że najpierw trzeba postawić de facto wrapper na Javie.
Tak. Serwerem serwis discovery może być też mikroserwis, ale z oczywistych względów się tego nie zaleca. Tak, jak wygląda taka typowa integracja? No, w sposób uproszczony w ten sposób. Ważny jest serwer DNS. Eureka jako taka, jak już mówimy o konkretnej implementacji, posługuje się nazwami domenowymi. Rozwiązuje oczywiście je na adresy IP, ale de facto my posługujemy się w komunikacji i w konfiguracji nazwami domenowymi. Tak, jeżeli mikroserwis, załóżmy, że mamy uruchomione środowisko i wszystkie serwisy się już przedstawiły, tak? Mikroserwis, jeżeli chce się dostać do jakiegoś mikroserwisu, czyli na przykład do tego, tak? Zapyta w pierwszej kolejności Eurekę o to, czy go zna, czyli użyje jakiejś tej nazwy kluczowej. Eureka sprawdzi swój rejestr, zobaczy, czy taki interfejs jest aktywny i odpowie lokalizacją fizyczną już tego mikroserwisu. Czyli de facto mikroserwis, który zapytał o dostępność, nawiąże połączenie fizyczne z tym mikroserwisem bezpośrednio, punkt w punkt. Na czas oczywiście realizacji tej odpowiedzi interfejsu. Takie dość proste rozwiązanie. Algorytm, najpopularniejszy algorytm, jaki tutaj się stosuje, to jest typowo round robin. Tak? Czyli pierwszy z brzegu dostaje, pod warunkiem, że nie jest zabity obciążeniem. Mam wrażenie, że to ja jednak. Może i tak. Tu jest przecież. Tak, co się dzieje, jeżeli chcemy podłączyć się do Legacy, do szyny integracyjnej? No, zasadniczo to się źle dzieje, bo to jest dość duży problem. Jeżeli chcemy, żeby nasze rozwiązanie było traktowane na równi z tymi podłączeniami do szyny, to musimy szynę nauczyć korzystać z Service Discovery de facto, tak? Czyli ona staje się też klientem. Albo, nie wiem, czy to mam na to przykład, to mam akurat przykład tylko na to, dokładnie, staje się klientem. Albo przesłonimy ją systemem, który składa, czyli do szyny podłączymy system składający odpowiedzi i ukryjemy de facto fakt istnienia mikroserwisów też przed szyną. Czyli tak jakbyśmy zrobili tutaj zwykły system Legacy, niekoniecznie monolityczny, bo on będzie służył tylko do składania, tak? Czyli funkcjonalnie będzie niewielki, tak? A za nim ukryjemy de facto komplet mikroserwisów, które będą go wspierać. Wtedy system składający de facto używa Service Discovery do lokalizacji tych usług, tak? I przy okazji do balansowania obciążenia. Tak. Krótki, szybki przykład. No, nie zdążę go uruchomić, ale pokażę przynajmniej. Bardzo prosty i krótki przykład. Stawiamy serwer Eureki, tak? Czyli zasadniczo ładujemy zależności. Wykorzystamy sobie Spring Boota, no bo chcemy jak najszybciej zrobić mikrousługę. Dodamy sobie Spring Clouda przy okazji z artefaktem konkretnym już z serwerem Eureki, tak? I dodamy zależności wynikające z parenta. Moglibyśmy je oczywiście przerzucić do parenta, ale w sumie to z różnych powodów się tak nie robi. Standardem stało się, że przy budowie mikroserwisów używa się Spring Boota jako parenta, tak? Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak naprawdę ustawić jako parenta Spring Clouda, bo Spring Boot jest zależnością w Spring Cloudzie również. Konfigurujemy. Konfigurujemy YAML-a, akurat użyłem standardowej konfiguracji. Tak? Nadajemy port, mówimy klientowi już Eureki, czy ma wciągać rejestr na starcie, czy nie. I akurat tutaj ustawiłem jeszcze, po jakim czasie ma jakby wyrzucać mikroserwisy z rejestru, które już przestały dawać oznaki życia. Tak? No i konfigurujemy, czy implementujemy samo Service Discovery w ten sposób. To nie powinno być tak naprawdę żadnym zaskoczeniem. Tak? Uruchamiamy Spring Boot Application tą adnotacją, dodajemy Eureka Server, tą dodatkową adnotację i dodajemy Discovery Client, ona też może być Eureka Client. One w pewnym momencie rozwoju Spring Cloud zostały zamienione ze sobą. Także możecie się spotkać i z jednym, i z drugim, w zależności od tego, jakiej wersji używacie. I koniec. I to tak naprawdę tyle. Uruchamiam aplikację, startuję jak zwykła aplikacja Spring Bootowa, nic nadzwyczajnego. Dodatkowo melduję się taką konsolą, w której pokazuję, jakie mikrousługi zostały zarejestrowane. Tak?
No i budujemy mikroserwis, który dostarcza nam jakąś tam usługę, którą będziemy chcieli dostać przez nasze Service Discovery, tak? Konfigurujemy go niemal identycznie, z tym, że wskazujemy, gdzie jest nasz serwer, Service Discovery, tak? No i oczywiście nadajemy nazwę aplikacji. To jest o tyle ciekawe, że to jest domyślny atrybut Spring Boota, tak? Więc trzeba uważać, czy przypadkiem nie został nadpisany w innej konfiguracji, a często jest. Czyli nadajemy tutaj nazwę Customer Service, której de facto będziemy używać jako klucz do pozyskiwania lokalizacji naszego mikroserwisu. No i tyle. Uruchamiamy aplikację, dostajemy się akurat po takim śmiesznym linku, tak? I mamy odpowiedź w formie JSON-a. To jest oczywiście nasz serwer. To jeszcze nie to, bo na razie nie dostaliśmy się do Eureki. No ale teraz budujemy konsumenty tej usługi, tak? Czyli de facto logika będzie wyglądała w ten sposób, że nasz konsument zapyta serwer, ale za pośrednictwem Eureki. Czyli znowu konfigurujemy, na jakim porcie się uruchomi, gdzie jest Eureka, no i konfigurujemy jego nazwę. No, o debugowaniu nie wspomnę. Jeżeli będziemy go pytać bezpośrednio w ten lub w ten sposób, no to odpowie nam tam z dodatkowym komentarzem. Ja dodałem tutaj specjalnie jeden link więcej, bo chciałem Wam pokazać deklaratywny sposób dostępu do usług, który de facto przypomina mapowanie Springa MVC. Zresztą taki przykład powinienem mieć. Tak, i macie dwie metody implementacji dostępu, tak? Pierwsza to jest klasyczny REST template, czyli lokalizujemy naszą usługę, czyli wiemy, jak się nazywa. To, oczywiście to nie jest jej host, tylko to jest jej klucz dostępu, tak? Czyli nazwa de facto tego mikroserwisu. Ona jest przez REST template, który jest de facto nadpisanym REST template. To nie jest ten klasyczny REST template, tylko już eurekowy, de facto ribbonowy. Jest to przesłonięty REST template i on rozwiązuje tą nazwę, czyli on pod spodem niejawnie pyta Eurekę o to, co to właściwie jest, tak? A druga metoda to jest zdefiniowanie interfejsu przy wykorzystaniu narzędzia Fane, tak? Czyli de facto mówimy wprost, jak się nazywa ta usługa, tak? I mówimy, jaką ma metodę. I akurat tutaj jest implementacja, która w jednym interfejsie tworzy tą usługę, tak? To pokazuje mapowanie jakby URL-a i identyfikatora, tak? A jednocześnie dziedziczy ten interfejs, czyli rozszerza go jeszcze o identyfikację tej mikrousługi. Czyli de facto tutaj byśmy się pytali wprost, tak? Jawnie, a tutaj mamy niejawnie. Tu mamy niejawne pytanie. Ten interfejs, ponieważ zostanie zeskanowany podczas startu kontenera springowego, powstanie jego instancja standardowo, zostanie sproksowany i zostanie strzyknięty jako bin tam, gdzie będziecie go potrzebować, tam, gdzie wskażecie, że ma być strzyknięty. Czyli de facto macie usługę, która nie ma implementacji. Deklaratywnie będzie komunikowała się po takiej akcji, tak, z takim kluczem, i z taką mikrousługą. Jakby pod spodem, pod implementacją odpyta Eurekę o to, gdzie jest właściwie mój customer service i zmontuje fizyczny link, nawiąże połączenie i zrealizuje żądanie. To de facto jest wszystko. Trochę przyspieszyłem, bo nam się czas skończył. Dziękuję. Macie jakieś pytania dodatkowe jeszcze? Jeżeli kogoś interesuje ten przykład uruchamialny, bo mam uruchamialną wersję, to dowiem się, gdzie ją można wrzucić i ją wrzucę. Słucham? Na GitHubie? Może być na GitHubie. Ale z drugiej strony, jak na GitHubie wpiszesz Eureka Example, to pewnie znajdziesz ze 200 takich przykładów. Bo to jest najprostszy, najbardziej deklaratywny. Może różni się jedynie tym, że użyłem tam Fane'a zamiast pytania bezpośrednio i nie używam metod typu choose do selekcji tego mikroserwisu, tak? Wszystko to za mnie robi niejako Spring Cloud, nie robię tutaj nic sam. To może tym się różni, ale jeżeli jest taka potrzeba, to mogę to wrzucić na GitHuba, nie ma problemu.